Mówiłaś, że jesteś zwarta i gotowa. Ja dopiero, jak ja napisałam, że jestem zwarta i gotowa, to dopiero wyłączyłam Mass Effecta, tak? W ogóle wyłączyłam Mass Effecta. Więc jakby zrozumcie, co ja tu musiałam zrobić, żeby z wami zagrać. Wyłączyć Mass Effecta. Bardzo, bardzo doceniam to, że się pojawiłaś, Aniu, u nas teraz na streamie. To jest moja siódma godzina. Po mojej stronie. Jak się czujesz, Paweł? Czuję się zaskakująco dobrze i to jest największe zdziwienie. Myślałem, że będę miał jakieś takie spadki energii i ogólnie, ale jest zaskakująco dobrze. No jest oczywiście też mój kolega Mikołaj. Słuchajcie, chodźcie do mnie, to może dokończymy tą misję, którą ostatnio prawie skończyliśmy, co? Nie zdążę do Warszawy dojechać tak szybko. Boże, powiem wam, że przez tydzień nie odpaliłam ani jednej gry. To chyba z jednej ciężko strony było fajne, w Bieszczadach. A z drugiej smutne. Z jednej strony to było fajne, a z drugiej smutne, bo tak... No dobra, logujemy się. Kiko się pyta, tak? Czy działo się coś ciekawego przez te 7 godzin? A spoko, Kiko. Przed chwilą był taki fajny rysownik, wiesz? Możesz sobie... Może słyszałeś, Kiko Shima się nazywa. Rysuje. Taki typiarz od sutków. Saweł pełny energii jak maślana na n-tej godzinie dyżuru. Adrenalina run. O Jezus, dokładnie. Ale teraz nie wiem, czy brzmię jakbym był wykończony, czy faktycznie brzmi dobrze. Nie, dobrze. Nie, właśnie brzmisz jakbyś dopiero zaczynał, słuchaj. Dzisiaj, ten dzień. Lokalna pizzeria wysłała mi właśnie bon na 5%, ale jestem już po jedzeniu, więc na razie się nie wkurzam na to, że mi to wysłali. Ale to on wysłał ci... dopiero teraz. Dlatego, że streamujesz, czy dlatego, że masz jakiś ich newsletter zapisany? Nie, newsletter. Nie udało się połączyć z serwerami Outriders. Ła, ła, ła. Yeah! Ła, ła, ła. Boże. Kochane gry. Ale Misiek, musisz mnie chyba zaprosić, wiesz, do gry. Saweł, brzmisz, coś, jakbyś nie oglądał F1. A tutaj cię zaskoczę, bo na tableciku obok jest F1, jest piąte okrążenie, Bottas właśnie wykręcił najlepsze okrążenie. Także wszystko jest pod kontrolą, oglądam. Norris na czwartej pozycji. Mam nadzieję, że będzie wyżej. Nie udało się połączyć z serwerami Outriders. Więc... Dajmy jeszcze jedną szansę. Wystartujemy grę. Klątwa Miśka. Bez kiedy, znaczy ja jestem na swojej misji, czekam, stoję, przeładowuję sobie broń, nie? Miałeś dać cicho w kącik ekranu kamery. Nie, wiesz co, jednak chyba nie chcę eksperymentować z... zdawaniem płatnej telewizji u siebie na stream. Mimo no wszystko, chyba nie jest dobry pomysł. Inaczej, wolałbym być zbanowany za rysunki Kiko niż za transmisję F1. Tak, bo rysunki Kiko mógłbyś obronić, transmisję tak. F1... Saweł, nie daj głośniej, Ani to, daj to, głośniej. Ty już to widziałeś, tak? Okay. Ania po prostu mało mówi póki co, ale Misiek, zaproś mnie do gry! A, przepraszam. Już to jest mówię słuszna uwaga. Już raz i czekam, aż mnie zaprosisz, bo nie widzę cię na liście grających, więc musisz Czekaj, mnie zaprosić. Ani daj głośniej, tylko ja nie mogę dać Ani głośniej. Może ja sama się muszę jakoś dać głośniej. A tutaj mogę dać ciebie głośniej, dobrze. Tak, dałem cię na 150%! Jezus Maria! 150% normy! To nie jest tak, że Ania jest dzisiaj cicho, to po prostu jest tak, że dzisiaj Miki drze mordę. Dokładnie, bardziej Miki drze mordę. Saweł, a jak tam po Eurowizji? Że... Widziałem, że filmik podobał się. Ja w ogóle tematyka Eurowizji jest mi obca, także nie będę nic komentować. Zaskoczyło mnie tylko, że pozwalają na to, żeby wciągać dragi na Eurowizji. A to podobno ściema z tymi dragami, to wcale nie były dragi. Przynajmniej tyle wyczytałam na Tumblerze dzisiaj przez 5 minut. Okay. O co chodzi? Scrollowałam. No, że oskarżyli reprezentację chyba Włoch o to, że wciągali dragi na wizji, ale podobno wcale tak nie było. Ale to ci co wygrali? Bo chyba Włosi wygrali, chyba, tak? Ja to jestem kompletnie jakby, ja nie rozumiem sensu, w sensie, ja rozumiem, że ludzie to oglądają dla beki, ale nie rozumiem, jak to się może spinać ekonomicznie ten projekt co roku, ja jeśli to ludzie tylko dla beki. Ja ci powiem, że mnie to bardzo cieszy, jak widzę, że się ludzie jarają Eurowizją co roku, bez względu na to, czy to jest dla beki, czy nie. Aczkolwiek ja się jaram Mass Effectem, więc jak tylko widzę, że piszę o Eurowizji, to myślę sobie fajnie, fajnie, a potem scrolluję dalej do tych, co się jarają Mass Effectem. No nie, no ale wiesz, no to jakby... Jest, ale wiesz co, to jest taki trochę paradoks, że mam na Twitterze, na głównej stronie albo tych, którzy się jarają Eurowizją, albo tych, którzy się jarają Mass Effectem, a niektórzy się jarają tym i tym naraz. I ja uważam, że to jest bardzo urocze.
Ja nawet miałem takich, którzy wyciszyli wszystko, i Mass Effecta, i Eurowizję. Roziaku, chciałbym przyciszyć grę, jest na Twitterze? Natomiast nie jestem w stanie się zalogować do gry, a jak nie jestem w stanie się zalogować do gry, to nawet nie pozwala mi jej przyciszyć. Ja cię się widzę, ale wy chyba przyszliście gdzieś dalej beze mnie, nie? Bo czyli ja restartuję konsolę. Dostałam informację o tym, że jest jakiś mismatch, jeśli chodzi o story, więc Misiek, opowiedz tak. mi, o czym jest story, zanim się Paweł... opowiedz mi, co się działo, jak mnie nie było. Znaczy tak, generalnie została ochrzczona streamowo Madzia Kucharska i Kiko narysował Madzie tak ładnie, że Madzia zrobiła sobie z tego nowy awatar po 12 latach. I tak, i co miałam jeszcze się... na chwilę, ale miałam strasznie słaby internet i o ile czat mi działał, to niestety nie udało mi się was obejrzeć, więc... No, znaczy właśnie, bo ty byłaś tak. na czacie. Byłam na chwilę, no, ale jak zauważyłam sobie, tak mi się ścinał obraz, więc to jest bez sensu. Dobra, teraz szybko sobie muszę przypomnieć, gdzie się strzela, bo w Mass Effectie się strzela. Czesio Nio się pyta, co to jest Mass Effect i nie wiem, czy to robi, żeby Ania eksplodowała. Ja jestem czy dzisiaj pyta. Zajebiście wyluzowanym lotosem na tafli jeziora. Jestem cały dzień na lekach przeciwbólowych i czuję się jak bardzo szczęśliwy człowiek. Naprawdę, czuję Ale się jakby... od rana bierzesz ten przeciwbólowy, żeby na stream z nami? Dokładnie! Nie, na stream z wami nie muszę, niestety to jest ten czas w miesiącu, kiedy bardzo cierpię, więc bez przeciwbólowych się nie da i... ale to mi daje podwójną frajdę z grania w Mass Effecta, wiecie? Bo tak jakoś... wszystko mi się dzisiaj podoba. Nawet jakoś Ashley mnie dzisiaj nie wkurwia. O wow, to faktycznie przeciwbólowy mocno wjechały. Wszystkich dzisiaj kocham, wszystkich, absolutnie po prostu. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem dzisiaj na świecie. Ale dobra, Misiek, miałeś mi opowiedzieć fabułę, a nie coś dalej. Ale ja nie mam pojęcia, jaka była fabuła, przecież ja nie mam pojęcia, jaka jest ogólnie fabuła w tej grze. Dziewczyno, czego ty chcesz ode mnie? A to nie ty ostatnio opowiadałeś nam fabułę Outriders? Znaczy, fabuła Outriders jest taka, że przylatują w kosmos, budzą się 30 lat później i się strzelają, no. Wiecie co, ja ostatnio, wiecie co do mnie dotarło? Że to jest taka Andromeda, tylko lepsza. System walki jest trochę podobny. Ale premis fabularny jest taki sam, słuchajcie, jak w Andromedzie. Nie będę wmawiać pierwszego członu tej nazwy, bo aż tak przeciwbólowe dobrze na mnie nie działają, więc... A ja w ogóle nie brałem przeciwbólowych, gdybym nie chciał. Więc w Andromedzie też tak było, że się budzimy na obcej planecie, okazuje się, że po iluś tam latach transportu na jakąś planetę, którą mamy zasiedlić, tylko tutaj jakby, wiecie, są lepiej dialogi napisane, mam wrażenie. Byłbym wdzięczny, jakbyście wysłali jak mi zapro. Jak się śmieje, to mi brzuch boli. Już jesteś, Misiu? Tak, tak już jestem. Udało się zalogować, już grę przyciszyłem do trójeczki. Także... I cyk, jesteś dodany. I cyk, Paweł dodany. Nori z najlepszym czasem, proszę bardzo. Dajesz norek. Zapier papier. A czekaj, to nie jest ten, co mówili wszyscy, że nie wystartuje, bo coś ze skrzynią, czy cię trollowali? To Leclerc był i faktycznie nie wystartował. I to o tyle dramatyczna sytuacja, że Leclerc jest z Monako, więc na swoim, że tak powiem, rodzimym torze. I to już czwarty raz, jak coś mu poszło nie tak. I to jest jakiś... Czekaj, to jest ten Leclerc z Alo Alo, czy to jest ktoś inny? Tak, może lepiej poopowiadaj o fabule Outridersów, wiesz? Dobrze. Jesteśmy, kochani, jedziemy. Jesteśmy, jedziemy. Nie jedziemy, poczekajcie, tylko biegniemy. Sekundkę. Dobrze. Jeszcze sekundkę, jeszcze, dobrze. Bo jeszcze przeglądam inwentory. Ja może sobie przemielę w ogóle trochę w inwentory rzeczy niepotrzebnych. Którym się oznaczało niepotrzebny przedmiot? Jak wejdziesz w inwentory... A, wiem. Po prawej. Wiem, prawym triggerem. Jak wejdziesz... Słyszałam taką delikatną irytację w głosie u Pawła. Jak wejdziesz w inwentory... Miałeś mu tyle razy, to tłumaczyłem, on to dalej prawda. Nie wie. To prawda. Słuchaj, no jakby czasami się pracuje z ludźmi inteligentnymi, czasami nie do końca, no jakby ja jestem tym drugim przypadkiem, tak? O, widzę, że dalej mamy co wszystkie piękne żółte kurteczki, podobne. Żeby tak, nie. Psaweł Miśka słychać. No, no. Chyba dobrze. No ale to chyba, dobrze. Chyba ma go być słychać. Ania się przestraszyła, no właśnie, a ty, którą jeżę Miśka słychać. A, Jezu, dobra, ucho, nie zesraj się. Adek zawsze troluje. Dobrze. Jakby, wiecie, co... Aniu, kochanie, gdzie ty jesteś? No, jestem obok... Bo ja czekałam, aż powiesz, kiedy możemy. A ja już przyszłam, powiedziałam, że możemy. No to możemy, to elo.
Szczelando! I tak, jeśli chodzi o fabułę, to eskortujemy jakiegoś generała w jakimś czołgu do jakiegoś obozu, o. Brzmisz jak wysoko wykwalifikowany żołnierz. Nic nie wiesz, wiesz, że masz lecieć i napierdzielać. Jakby moja drużyna w Mass Effectie na pytanie, jaką mamy misję, odpowiedziała, idziemy jakiegoś żołnierza odtransportować w jakimś czołgu. Jakiegoś generała, w sumie to nawet nie wiem, to wywaliłabym wszystkich z drużyny. Wszystkich. Bez litości. Dajesz na pal. Daj, właśnie, dajesz na pal. Ty, ale tu jakiś poziom trudności coś skoczyło. Już tak łatwo oni nie padają jak ostatnio. Może to dlatego, że ja mam niższy poziom teraz niż wy. Tak, a Magda miała piąty i zadawała im jeden obrażeń. Ale to nie chodzi o liczbę obrażeń, to chodzi o poziom fanu. Dokładnie. Myślę, że Magda się dobrze bawiła do pewnego momentu. Ja myślę, że bawiła się dobrze od pewnego momentu. Znaczy, na pewno do wcipu o Izraelu. Okej. Nie, znaczy, bo w pewnym momencie dostała serię pytań od Kiko i nie wiedziała, co z tym zrobić, bo nie była na to przygotowana. Nikt nie jest przygotowany na pytania od Kiko. To nie generał, to Jakub. Nie, Cześnio. Jest tam jakiś, że eskortuj właśnie razem z Jakubem jakiegoś tam generała, tak? To jakby Jakuba to ja znam, no bo Jakub to nasz polski bohater. Jakub to nasz kolega, no. Ja też znałem Chociaż Jakuba. Nawet nie jednego, no nawet kilku Jakubów. A to nie, to ja znałem jednego. Chciałam w ogóle powiedzieć, że nadszedł ten piękny dzień, kiedy są już w internecie fanfiki z Outriders. Przeczytałam sobie w urlopie. Czyli ktoś zna fabułę. Ja myślę, że paru deweloperów też ją zna na przykład, nie? Ja myślę, że nie są to takie fanfiki, jakich wy myślicie, wiecie? Mi się marzy, żeby Miki napisał fanfika z tego, z Outridersów. Nie, z The Division 2! Nie, z Outridersów. Myślę, że ciekawszy byłby z Outridersów. Misiek. Tak, ja zdecydowanie znaczy, ja mogę realfika z Outridersów, ale to wtedy chyba... Znaczy, nie wiem, czy już mogę o tym pisać publicznie. Może lepiej nie? Czekaj, bo ja się nie pytałem, Miki, ty dzisiaj piłeś? Nie. A to spoko, to bardziej panujesz nad tym, co mówisz. Bo ja czasami nie wiem, kiedy powinienem, wiesz... Wcisnąć miód! Kiedy powinienem używać naszego super tajnego hasła. Da, dokładnie. Pomidor? Nie. Miki, da, zamknij twoja mordę. Zamknij mordę. Nie, Sawełku, jest za wcześnie na alkohol, spokojnie. Coś jest dopiero 15. Ale jest po 12. Ty, ale ja streamuję 7 godzin, mam czasoprzestrzeń lekko zakrzywioną. To prawda. W ogóle, właśnie, miałem cię zapytać. Tak. Czy ty masz taką kaczuszkę do moczu, czy wytrzymujesz między slotami? Ja mam taką, kupiłem sobie, byłem w McDonaldzie i się zapytałem, czy mogę słomkę. Pani powiedziała, że mogę i zapytałem się, czy mogę kartą, więc ona myślała, że ja chcę zapłacić kartą, natomiast ja chciałem kartą słomek i połączyłem je ze sobą i... I tak powstał Chocapic. Czy one sięgają do łazienki, Paweł? Nie, znaczy idą przez ogród, bo one trochę przeciekają, bo nie są dobrze ze sobą połączone, więc idą przez ogród, później pod sufitce i wtedy do toalety. No to jestem pod wrażeniem twojej inżynieryjnej myśli technicznej. Problem w tym, że ktoś jeszcze musi deskę podnieść. To nie masz takiego, nie wiem, zautomatyzowanego tego wszystkiego, żeby i deskę podnosiło? Jestem rozczarowana. O, Mazepin już dostał od pierwsze ostrzeżenie. Szybko, 14 okrążenie, proszę bardzo. Jezu, myślałam, że mówisz o kimś na czacie i zastanawiam się. Ja też! Będziecie musieli myśleć na tak szybkim poziomie jak ja dzisiaj, bo ja wiesz, wyścig... Aniu, czy ty masz drona w tej grze? Trolla? Nie. Okay. Niestety nie mam. Ubolewam, ale nie mam. Przepraszam, bo widziałem jakiegoś drona i myślałem, że to nasz. Nie ma drona. Ja nie mam drona. Dlaczego nie mam drona? Halo, pan Outriders, dlaczego nie Natomiast, mam drona? Natomiast, Psawełku, ja miałem do ciebie pytanie, bo nie byłem cały czas. Ile było w piku osób? Bo ja widziałem chyba 56 najwięcej. Tak, 56, bo wpadł rajdzik i wiele osób z tego rajdu zostało, więc w ogóle jestem mega wdzięczny i jest super. To miło. I bardzo, bardzo mi z tego powodu miło. I w ogóle ludziom się podoba ten, jak to się nazywa, te rzeczy, które... Outriders. Które...
Znaczy w sensie kawa, a, naklejki, umarło. O, to chciałem powiedzieć. A nie, to są piękne rzeczy. Jestem mega z tego powodu. Właśnie, bo robiłeś prezentację pakietu fana, obejrzałabym, tak, ale wiesz, Mass Effect. Spoko, no właśnie umarłaś i tak się zastanawiam, czy cię podnieść, ale Mass Effect, nie? Adek też bezczelnie, tak, widziałem, w pewnym momencie napisał, czy pokażę na streamie tą kolekcjonerkę z Mass Effecta, więc... O, widziałem Adka też. Adka już chyba nie ma na czasie, więc teraz Adka, mogę powiedzieć, jeb się. Adka już z nami nie ma, tak generalnie go z nami nie ma i niech się nie pojawi, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Ale mi pan boss przyjebał, za przeproszeniem. O, tak w niedzielę do ciebie pisał? Pomocy. Gdzie ty jesteś? A tu? Nie wiem. Ostatnio nawet do mnie pisał. Co? Twój boss, czy ten, czy Ania? Nie, w obydwu przypadkach odpowiem nie. Nie. Ej, strzelajcie do mnie, proszę, strzelajcie do mnie. Tu jestem, nie strzelajcie. Ale typ jest niewrażliwy na mele. Proszę. Ale na snajperkę jest wrażliwy, dlatego napierdalam do snajperki. O, znowu widzę tego drona. Nie strzela, to nie jest nasz? Tak cały czas. Nie jest to nasz dron. Ale Szawełku, może, a to ty nie... Ale może to jednak jest nasz dron. No ale słuchajcie, bo on ma zielone życie, a wrogowie mają czerwone życie. Ale on a my nie mamy życia. Jakby ktoś mnie ten podniósł. Tak, właśnie cię smyram. Yeah. Pierwsze wysmyranie. Wiesz, bo mnie goni typ. 15:23. Nie ostatni. Jaka miała smyr? Zaraz zginę albo ja, albo on. To ja tutaj wybieram... Tutaj jest walka, słuchajcie, na ja ostatnie wybieram punkty on. Życia. Albo zginę ja, albo on. Albo Woon. Albo Woon, ale albo jest Woon, słuchajcie, ma coraz mniej punktów życia, więc jest szansa, że to jednak będzie on. Mi się znowu skończyła amunicja w podstawowej broni. Nie. Chyba nie, jednak ja zginęłam, słuchajcie. A bo tam drugi cię znalazł, wiesz? Ja bardzo idę tam do tak, ciebie. Tak, widziałam go, niestety już za późno było. Ale ja mam naładowaną rakietnicę, więc jak mnie podniesiesz, to go z rakietnicy. Spoko, tylko dobiję tego typa, będzie mi łatwiej wtedy się z tobą... No ja zdjąłem tego dużego. No to prawda, jak typy patrzą, to ja nie lubię. Aj! A no to dobra, nikt nie lubię, jak LOL. Typy patrzą. Ja tylko lubię jak ten, jak Kiko, typy albo nie patrzą. Jak Adek patrzy. Sawełku, jesteś w stanie wysmierać nas? Jaka miała głos... Czy ja mam się ożywić? Czekaj, biegnę. Ożyw się. Może umrę, a może nie umrę. Nie ma co czekać, bo Paweł ma mało... A, o, okay, nie, dobrze, dobra. Paweł, pięknie, nas wysmiera oboje. Dzięks. Idealnie, nie? No słuchaj, ty się turlasz normalnie jak Markus Phoenix. Dziękuję. Kto? Jak Martus Phoenix? No, Saweł. Markus. Magnus Phoenix, tak. Słuchaj, jak ja bym się w prawdziwym życiu przeturlał, to niby wszyscy to już byli martwi. Oh fucking hell. Ta-ra-ta-ta-ta. Teraz tak napieprzam go z tej snajperki, fajnie by było, jakby to ktoś podłożył muzyczkę z Benny Hilla. A teraz go napieprzam z pistoletów, bo już wszystko inne mi się zużyło. Tam wiesz co, tam zaraz jest listok za zakrętem. To go zakleszczymy i go weźmiemy w kleszczowy ogień. I będzie miał boleriozę. Boleriozę! Znaczy to jak założymy mu bolerko, to będzie miał boleriozę. O Jezus. Jest, tech. Umarnął. Durlaj Dropsa, napisał Arek z wyróżnieniem. Okej, okay, nie wiem czemu, ale powiem, że biorę pod uwagę Durlanie Dropsa, ponieważ zaczyna mi powoli wysiadać głos. Sawełku, czy ty masz włączony tryb robot na mikrofonie, czy to moje słuchawki szaleją? To raczej słuchawki, chyba że czat potwierdzi, że wysiadł ale głos. Bo ja słyszę Anię dobrze, a ciebie w robocie. Słychać. No, też słyszę Pawła w robocie. Chyba że Paweł po prostu przesiadł się do robota. Czatu, niech czatu powie, czy czatu mnie dobrze słyszy. Ja słyszę OK, pisze Arek. Jest OK. Wszystko jest OK z Pawłem. No to dobrze. Słychać spoko. No to może spoko. Coś. Może mój internet już jest tak obciążony, bo tutaj jest. Xbox Live myślę bardziej głupieje, wiesz? Czekajcie chwilę, bo to jest czas, żeby sprawdzić, co mi przyszło. Właśnie, w inwentory. Co mi przyszło. Słusznie. Co mi przyszło w inwentory? Nic nie. To tam może w ogóle znajdźka być jakaś, bo ja pobiegłem. Sprówka. Jest druga lepsza. O, są lepsze spodnie. Lepsze spodnie. Ui, też mam lepsze spodnie. Rękawiczki w końcu.
Rękawiczki może nie, bucików nie ma, a resztę można... Ja dostałem snajperkę, super. A snajperki są świetne w tej grze, chciałbym tylko powiedzieć. No to prawda, ja napieprzam snajperką, są mega. Jestem zakochana w tej snajperce. Słuchajcie, dostałem pistolet na jakiś taki zajebisty czerwony, o to... Jak gadaliśmy na disco, to też czasami słyszałem jak robota. Wiecie co, no może to jest kwestia mikrofonu. Już jest okej, okay. Tylko ci powiem. No nie wiem. Nie wiem, czego to może być kwestia. Także ważne, że już jest okej. Okay. Verstappen, Bottas, Sainz, Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Perez najlepszym czasem, proszę bardzo. Mazepin ostatni, szok, nie żartuję. Mass Effect. Dobry. Może wyjść. Teraz na wszystkie ten, wszystkie rzeczy tak reagujesz. Tak. A korciło cię na przykład, żeby zaległo kupić Mass Effect tą taką białkową tą... na porost mięśni, bo ja kiedyś szukałem, co ludzie mają, jakie rzeczy do sprzedania na Allegro z Mass Effecta i pierwsze, co tam wyskakuje, ja kiedyś, to te tam keratynki. Tak, byłam zaskoczona kiedyś, bo nie o taki efekt masy mi chodziło. Ale największy mieliśmy ubaw na tym wyjeździe, bo ja rzuciłam, że jak wrócimy z urlopu, to w niedzielę będę grać w Mass Effecta. I kolega zauważył, że granie w niedzielę w Mass Effecta, to jakby wow. Wiecie, Mass Effect, nie? I te sprawy. A, że efekt mszy! Dokładnie tak. No. O, wow. Ej, ja bym się chyba dogadał z tym człowiekiem od tego żartu, naprawdę. Ja generalnie myślę, że ty się chyba nawet znasz z człowiekiem z tego żartu, bo... A bo to ten człowiek, dobra, tak, bo tak. Bo to Jarek. Jak zwykle tak, rozmawiacie kodem. Kodem, w sensie Call of Duty. Ha, 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 ha. A myślałem, że chodzi o rybę. A wiecie, że... Wiecie, ja sobie wyciszę mikrofon, przepraszam, muszę wychrumkać tak, się. To zrobić. Ja chciałam powiedzieć tylko, że w jednym miejscu u mnie w Żywcu na moście jest napis Kocham Cię, Dudi. I ja mam takie podejrzenie, że to prez kiedyś przyjechał i to napisał. Za co Norris dostał, dostał biało-czarną flagę? Ja chciałbym wiedzieć. Arek, jakbyś mógł mi napisać, bo ja ten... Misiek, opowiedz mi fabułę, co to jest za typiara ta, co jedzie w tej ciężarówce. Track limits. Dziękuję, szatanu, dziękuję. Ja myślę, że to jest Chloe, okay. To jest Chloe z Uncharted. Nie wiem, co ty myślisz, tylko jak jest. Nie, totalnie, to jest Chloe z Uncharted. Okej, okay. No dobrze. Tu są jakieś rzeczy, czy to coś... Tu jest restock, dobrze. Restock! Ja tu mam komputerek i mogę kliknąć, żeby znaleźć drużynę. O, wreszcie z jakimiś fajnymi ludźmi będę mógł grać. Wiesz co, idź sobie. Oj, ja myślałem, że to sklep. Czas ruszać, szykuj ciężarówkę, nie. Ha, szykuj dupę! Szykuj dupę! Wow. Czy może teraz mi dasz jakieś upgrade'y, panie? Dasz mi jakieś upgrade'y, trzymaj, proszę. Aby otworzyć skrytkę, tylko ja w skrytce nic nie mam, więc ogólnie... O, da się robić upgrade'y. Dzięki, panie. Daj mi pan upgrade jakiś fajny tutaj, na przykład. A. Lepsze spodnie. Ale okay. Ma obciskłe teraz sztruksy. Ale czad. No, powiem wam, jestem zaskoczona, bo jak zrobiłam sobie upgrade broni, to podskoczyło mi firepower prawie o stówkę. Misiek, idziemy szybko, żeby nam też nikt podskoczyło. Nikt się tym nie przejął, jak widzę. A, okej. Okay. Nikt się tym nie przejął, jak widzę. Czy ja bardzo przepraszam, ja próbuję sobie u pana czarnoskórego handlarza ulepszyć rzeczy, nie? Proszę grzecznie o nim, bo to jest mój mąż z tej gry. A to nie ten nerd? To jest pan nerd naukowiec. Nie, ale jest jeszcze drugi, ten biały nerd. Który? No taki, co na początku nam pokazywał mapę, nie pamiętam jak on się nazywał. On jest niewystarczającym nerdem, a ten jest milszy. Okej, okay. Ale rozumiem, że dalej wolisz Morawieckiego z Cyberpunka, nie? Oh, yes. Oczywiście, że tak. Morawiecki z Cyberpunka na zawsze w serduszku. Nie widzę podobieństwa. O ile jeszcze, jeśli chodzi o Jackiego, to widzę podobieństwo do papieża. Nawet moja mama je widzi. Pozdrawiam mamę. To przy okazji pozdrówmy mamę Adka, miejmy to już za sobą. Miejmy to już za sobą.
to też, to nie widzę podobieństwa do Morawieckiego. W sensie Morawiecki ma taki, zawsze taką minę, jakby wąchał gówno, a Wiktor się generalnie uśmiecha, więc jakby... Wow! A znaczy, ja myślałem, Paweł... że mnie zbanują za rysunki Kiko. Dokładnie, jeśli teraz ci wiedzą Special Forces, wjadą w dupę, to wiesz, kogo mieć pretensje. A nie, to Ania przyszła, delikatna i grzeczna kobieta, i powiedziała, Morawiecki wygląda, jakby wąchał gówno. Gówno! Ej, no ale nie powiecie, że tak nie jest. Przecież on ma cały czas. Wąchaj gówno, dypie! Gówno! Boże. I teraz nowy followers. Prawo, Sprawiedliwość, official. Official! Official! Przez szy pisane. Jakiś ekspert na pewno już im doradził, żeby sobie założyć konto na Twitchu. Ciekawe, Jezu, czy w totalnie... więzieniu pozwolą Ani grać w Mass Effecta. Ej, totalnie bym oglądał, jakby na przykład Jarosław Kaczyński grał w Nintendo Cats, czy jak to się nazywało, nie? Jak tylko chciałbym napisać, że szatanu napisał, może ma coś z Kurwinoksa. O Boże. Przepiękne, przepiękne. Z kim dobrze. Się zadaję? Ja cały czas coś ulepszam. I nie ja wiem, też. Stać na te ulepszenia, czy nie? No skoro no ja na przykład ulepszasz, to no chyba cię stać, nie? Albo może... Słuchaj, może, jak nie, polskie państwo, nie? Może koleś na krechę daje te upgrade'y. Na krechę to ci Włosi z Eurowizji. Oni też cały może... czas... Czy nas stać? Nie wiem, klikaj. Nieważne. Nawet se mogę... O, to nie, to zrobię ze snajperką. Ale rękawiczki to sobie zrobię takie na wypasie. Aha, nie. Uuu, jakieś mody nawet tutaj mam. Ła, ej. Dobre to. Podobają mi się te mody. Tak sporo o, można wyrobić w tych modach. Znaczy, ja klikam, to jest fajne, bo tutaj nie trzeba myśleć jak w Division, tylko po prostu chodzę, klikam i o, tu mogę polepszyć, tu mogę polepszyć, tu mogę polepszyć, tak, elo, nie? Cyferki, nie? Zdradzę ci fajnie. Sekret, w Division nie trzeba czytać, trzeba sobie zrobić Excela po prostu. A to no właśnie. To, co ty o, lubisz, i to, właśnie, to, co ty lubisz. I więc... właśnie komuś tam pinkło teraz. Czy chodzi o Excela? Czy chodzi o Excela? Nie, tak, pamiętaj, tak. Psaweł, że zgodnie z naszym ulubionym żartem z innych odmentów internetu, ja nie lubię w grach pracować, ja lubię w pracy pracować, nie? Yep. Ja nie wiem, ja tam lubię sobie w The Division czasem popracować. Nie zmieniłem, no nie zmieniłem banerku, że teraz gram z wami. Jesus, co za Muszę się wstydzisz. No. Wstydzi się nas. Patrz, jaki kolega, wstydzi jest, się nas. Już. W sumie gotowe. To mu się trochę nie dziwię, sam bym się wstydził, gdybym był swoim kolegą. Gotowe, nie? Już jestem, zmieniony. Dobrze. Już poszło. Boże, znowu ktoś na Twitterze zaczyna dyskusję, że... Nie będę nawet tego nie. cytować. Idźmy dalej, nie? Idźmy strzelać. Idźmy strzelać. Nie patrzę już na Twittera, odkładam telefon, nie patrzę na żadne powiadomienia. Idźmy strzelać. Idźmy strzelać. Tylko jeszcze dajcie mi, bo ja podbidam atrybuty, ja widzę, że tu mogę jeszcze moc statusów sobie zwiększyć na przykład. Jak zwiększyć moc statusów? No, modyfikowanie wyposażenia, nie, przepraszam, podnoszenie atrybutów i tam jest, moje spodnie miały możliwość podnoszenia tych. Aha, okej, okay, to dobra, to wszystko wyklikałem. Przepraszam, czego podnoszenia możliwość miały twoje spodnie? Statusu mojego. Czy ja chcę to wiedzieć? Dokładnie. W sensie, jak je zdejmuję, to mi się zwiększa status. Aha. Okay. Oh boy. Dobrze. Oh boy. Ja jestem już wyposażony, to teraz niech ktoś z was wybierze misję, bo jak wiecie, ja nie umiem znaleźć misji w tej grze. I jak dobrze wiemy, mi też tym nie idzie za dobrze. A to ja już wiem, po co wy mnie zaprosiliście na tego streama. Dokładnie. Słuchaj, na ostatnim streamie 20 minut zajęło nam znalezienie, jak wybrać misję i gdzie mamy biec. Przepraszam, chodźcie do mnie, bo ja tu jestem u gościa, który się nazywa Szorstki Pawlo. Co? Czy to jest Czekaj. Szorstki Pawlo? Ale ja jestem w Szczecinie. Zobaczę. Bo... Ja chodź, nie Pawlo. Zobaczę, bo nie gram po polsku. No widzisz, jaki błąd popełniłaś w swoim życiu. No, kolejny po zapoznaniu się z nami. To była najwspanialsza decyzja w moim życiu, Misiek. Naprawdę, zapoznanie się z wami. Nic lepszego ja nie mnie nie spotkało. Jak wygląda reszta, tylko dokładnie. Podatki.
Typiarzu, gdzie ty jesteś? Pyrkam do Miszka. Nie, nie chcę twojej misji pobocznej. Ja zgodnie z waszą prośbą idę odpalić misję. Ty masz mi odpalić tę misję? Nie, ty możesz odpalić, a ja powiem, że mogę, że chcę z tobą nie, iść. Ja mówię do typiarza, który stoi przede mną. I tak, to on. Więc zapraszam was. Zapraszam was na misję, panowie. Zgódź się. Zgódź się. Czy ja mam wejść do Cytadeli? Tak. To już druga Cytadela, Cytadela? W której dzisiaj no i będę. Właśnie. Jasny gwint. Nie ustawiłem na Twitchu. Widzicie, jaki ja jestem? Jakiś koleś ze śmieszną fryzurą tu jest. Moja fryzura wcale nie jest śmieszna. Outriders. Zaktualizuj. Zamknij. Dziękuję, Roziaku. Chwilo. Chcę tylko przejechać przez wasze pole minowe. Nie musimy... A więźniarka, co zrobiła? Nie chcę nic mówić, ale Jakub wygląda trochę jak mój dziadek i mam trochę dysonans poznawczy, jak na niego patrzę. Pytanie, czy lubisz swojego dziadka? Bo mój dziadek nie miał na imię Jakub, tylko Jan. Aha. A moi ludzie? A jak miał zbierzmowania? Nie wiem. Wiedziałam ci, co nie wiem. No to już możesz wiedzieć. Jakub! Ale generalnie ma bardzo podobny kształt twarzy i fryzurę właśnie do mojego dziadka, jak był trochę młodszy i tak... Nie, nie będziemy skipować kadstenki, ja ją oglądam. Nie wiem, kto w ogóle śmiał zasugerować, by skipować. No zgadnij. No zgadnij. Ten, który zawsze nam opowiada fabułę gry potem, tak? Fabularny ekspert. Spoko, przejdziemy kiedyś tą grę dla fabuły. O, Jakub ma córkę. Nie, nie, nie ma córki, bzyka o jej matkę po prostu. Przepraszam, tak było napisane. Chcą jechać na wschód i zabrać okay. Czyli... To jest jej córka, ale nie jego. Zajmiesz miejsce Seta w naszej walce? Chwila. Set tutaj jest? Wielki odmieniony, widziany był w skażonej strefie. Poluje ej, długie są te kascenki, dłuższe niż w The Division. Chwila, tam nie było kascenek. Znaczy były trzy, ale... Były. Były trzy. Trzy na krzyż. Ewentualnie w porywach do czterech. Pieseł mi wyłączył listwę. Albo nie lubi F1, albo Outriders. To wolę stwierdzić, że F1. Może Adek się pyta, czy w dywizji w ogóle jakaś fabuła jest. Właśnie ja też się zastanawiam. Powiedz mu, że graliśmy tyle czasu. Powiedz mu, że spierdalał. Adek spierdala. Przekazuje Ania. O, a tu jest pan z wykrzyknikiem. I pan się nazywa Siwobrody, o. Idziemy po wykrzyknik? Ciekawe, może znowu jest senka, nie. Nie. O co chodzi z twoją córką? Nie interesuje mnie to, zgódź się. Tak, dziękuję. Misiek przeprowadził rozmowę. O co chodzi z twoją córką? Nie interesuje mnie to, zgódź się. Tak. Nie wiem, na co się zgodziłeś, Misiek, ale to nie brzmi dobrze. Znajdź szmuglerkę w opuszczonej kopalni. Okej, okay. Dobrze. Chyba tam musimy iść. O właśnie, tu. Jest w ogóle, powiem ci, Psaweł, nie wiem czy... A nie, nie mogę o tym mówić. Ha, do tem, dopiero jutro będę o tym mówić. To była fascynująca rozmowa. Dziękuję. Nie, bo teraz jak wejdziesz sobie tutaj za mną, chodź tu za mną, Psaweł. Jak sobie wejdziesz tutaj, to mi się kojarzy jedna rzecz z embargo bardzo z tym tunelem. A, okej. Okay. A to są rzeczy nawet. Wiesz o czym mówię, tak, nie? Tak. No właśnie, ja się ugryzłem w język. Ale jesteście nieśmieszni, panowie, naprawdę. Być odkrywa to dopiero teraz. Dobra, dzieje ta misja. Mikołaj, przypomnij mi, embargo kiedy spada? O 17 jutro. O, jutro. Stanie, kurde, myślałem, że może o północy i bym zrobił na hardkorze, ale... Nie, niestety. To nie. Gdzie jest ta misja? Gdzie idziemy? Kogo strzelamy? Nie wiem. Poczekajcie, bo muszę oznaczyć tą misję, bo jest jakaś inna, której nie chcę. O, to jest tam, gdzie ten taki... Nie, nie tu. Poczekaj. Ej, jaka tu jest ładna lokacja w ogóle. Lokacje są bardzo ładne. Bo mnie prowadzi teraz do misji pobocznej, którą zaakceptowałam przez przypadek. Świetnie. Ej, dobra. Dobra, idźmy tam. Przecież tak, ważne, no dobra. Żeby wpadał level i żeby ludzie się słali gęsto przed naszymi stopami. Ludzie, no tak, generalnie. To nie tak. Ludzie, to wrogowie.
No to nie ludzie, to wrogowie. Wow. W przypadku, wiesz, jeśli zdehumanizujesz swojego wroga, to jest ci łatwiej go zabijać. To klasyczny trik wszystkich szkolących żołnierzy, nie? Więc wroga należy zdehumanizować. Dlatego też tak, na przykład dlatego tak łatwo było na przykład pracownikom obozów koncentracyjnych, bo oni nie traktowali swoich podopiecznych jako ludzi. No nie? Właśnie, no. To Jezu, dlaczego ja to opowiadam na naszym streamie? Nie, wiem, ale właśnie chciałam cię o to zapytać i zapraszam was tutaj. O Jezus, przepraszam. Czemu wy go kopiecie? Ja nikogo nie kopię. No tutaj kopią jakiegoś gościa, który leży i tak. Bo on tam nie jest od wroga. No właśnie nie mogę. Przepraszam. Nie można użyć umiejętności. Chciałem gościa nadziać na pala, ale nie mogłem. Okej, fajnie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj misję do zrobienia. Idziemy. Initiating travel, proszę się zgodzić na podróż ze mną. Się zgodziłem, nie zgodził się tylko ten pośrodeczku, czyli pan Mikołaj. Nie wiem, o czym mówisz. Klikaj podróż. Czy właśnie Hamiltonowi nie mogą odkręcić koła? Czy to Bottasowi? Ale syf. Ja jestem chyba do tyłu z czatem, ale szorstki Pablo to jest idealna pornoksywka. O wow. O wow, jak totalnie mogą w ogóle. Zablokowało mu się całkowicie koło. Spadł już na 8 pozycję. Jest mi przykro. Czy możemy iść strzelać? O wow. No i po Bottasie, koniec. Zaklinowało mu się koło na tym. Czy chodzi o Bottasa? Tak. Czy chodzi o... Tak, tym razem tak. Czy on teraz umrze? Bottas? Po prostu nie pojedzie dalej. Ale będzie żył. Się okaże. Zapraszam. No ja już jestem. Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Tutaj jesteście. W dupie. Zaakceptuj naszą... Przepraszam, już jestem. Nie, Paweł. Jesteśmy wszyscy w dupie. Czy to znaczy, że Russell będzie lepszy od Bottasa? Ho, 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 ho. Oczyść jaskinie. Dziękuję bardzo, Maślana, że doceniasz mój poziom dzisiaj po prostu niedowalenia umysłowego. Typy! W końcu. O, a tu są te z Residenta znowu stwory, fajnie. No teraz to ja mogę strzelać, jak strzelam i zadaję stówkę obrażeń, to tak to można żyć. Jop. Typie! Masz jeszcze z mojej normalnej broni. Gin, śmierdzielu. Tylko jak tu będą potworki, to w takim razie muszę sobie skilla zmienić, bo ja mam skilla na przechwytywanie... Jeden na ludzi, drugi na potworki! Zrobię sobie... Spoko, Kiko, to kiedyś na priwa. Zrobię sobie to. Misiek, musisz nagrać swój śmiech dla Maślany. Ustawi sobie na dźwięk SMS-ów. No, Bottasa już nie wypuścili, ale jazda. Przepraszam, nie wypuścili Bottasa. Hamilton na 7. Wow. To będę musiał koniecznie sobie obejrzeć jutro powtórkę tego wyścigu. Ja sobie przypominam, jaka drama była, nie wiem, czy pamiętacie, jak któreś UFC właśnie ludzie na Twitchu puszczali, że to niby gra i koleś się upiekło, całą galę puścił. Tak, i siedział w ogóle na tym, miał ikonkę z kontrolerem i machał padem, tak. To było mega, no. No jaki to trzeba mieć mózg. Nie strzelam jeszcze z mojej snajperki nowej. Pociąg. Najgorsze jest to, że ja ciągle zapominam, że tu mam, że mam mele możliwość robienia. Hat-pu! Dokładnie. Hat-pu! Aż mój pies się na mnie obejrzał. Dobra, ja sobie stąd pójdę. Wy sobie tam strzelajcie do mnie. Ła! O, Mikołaj w talecie. Nie, no bo mnie te dwa stwory tutaj pogoniły aż do początkowej jaskini. Ja je tutaj cisnę, dobra, pociśnięte. Teraz mnie coś strzela z tyłu. Ja już mam na czarny ekran, mam nadzieję, że mnie nie zdąży zabić. Umarł.
Ja stwierdzam zgon, bo umarł. Tak. U mnie się chyba zgliczowały te potworki, bo w ogóle się do mnie nie zbliżają, ani nic nie robią, więc ja sobie... No dobrze, to strzelaj do nich, korzystaj z okazji. Więc sobie robię przemiał. Każdego glicza trzeba skorzystać. Dokładnie. Liczę na glicze, tak? Cytując klasyka. Moment, ktoś jest chyba za mną. O Jezu! Somebody's watching me! No mniej więcej. Cała ekipa za mną stała. Now you're just somebody that I used to know. Perez najlepszym czasem. Synki. Kurde. Co tam się dzieje w tym Monaco? W sensie Grzegorz? Tak, Grzegorz jest w Monaco. Jeździ dla Red Bulla. Okej. Okay. Od kiedy? Znaczy od kiedy Grzegorz jeździ? Od kiedy pije Red Bulla? To jakbyś powiedział, że ja jeżdżę. Ja naprawdę mam plan, żeby zrobić to prawo jazdy kiedyś. Kiedy się zrobi. O, pięknie, gościa zmasowało. Były przecież w historii F1 takie sytuacje, że startowali tak młode osoby, że jeszcze nie miały prawka. A no tak, no to ma sens. Mieli już super licencję, a nie mieli prawka. To tak jak wiesz, to tak jak w Stanach możesz legalnie grać w pornosach, a nie możesz się napić piwa, tak? W niektórych Stanach. Tam możesz legalnie piwa. Grać w pornosach, ale nie możesz ich oglądać. Znaczy, dokładnie. To ja bym bardziej powiedział, że możesz grać w pornosach, ale nie możesz kupić zdrapki na loterię, bo ona jest od 21 lat przecież. Też. Leżę jakby coś i jeszcze niestety w tłumie tych typów. Leżę jak zwierzę. A to nie ty, dobra, szukamy Miśka. To nie ty, to potwór! Ania, ty jeździsz po miękkim jadku. O jest. Ja? Nie. Moment, bo ja nie mogę cię uleczyć, bo ich tutaj za dużo jest. Wiem, to ja się może ożywię po prostu. Teraz ja padłem. To ja się ożywię, idę żeby was, nie było. Jak mnie wypuszczą, albo okay. Nie, bo umarłam. Mm-hmm. Właśnie to, przyszła tak. Do was. Ja? To nie był dobry pomysł. Czy to jest ten moment, kiedy ja sobie biorę jogurcik? Perez robi pit stop i Hamilton jest w żopie. Jezu, ja słyszałem, że Perez lubi pizzę. Co? Natomiast niestety psawe obawiam się, że przez moją opowieść o obozach koncentracyjnych ludzie sobie poszli. Nie, znaczy mi pokazuje 38 osób. A, no to uff. To ja miałem jakiegoś baga. 38 osób nas oglądał. Znaczy to jest też możliwość, że ja mam baga i cały czas się cieszę, że jest tyle osób. Nie? A tak naprawdę... Nie ma nikogo. 2000. To, o, nie, matko, dokładnie. To... Tak naprawdę to już wszyscy dawno nie żyjemy, a to jest symulacja. Jakby było 2000, to faktycznie bym się wtedy zestresował. Ej, dobra, no kto czy jest ten dron, obok którego ja stoję? No przecież na pewno którego to jest. To nie jest dron! Miki, czy ty widziałeś kiedyś drona? Miki, no to jest taki dron, co nie lata, no. Aha, okej. Okay. Miki, kurwa! Wow. To następnym razem przyjadę po ciebie motocyklem. To taki samochód, który nie jeździ na dwóch kołach. To, Miki, masz najbardziej pokręconą definicję drona, jaką słyszałam w całym swoim życiu, naprawdę. Słuchaj, nawet nie jest to w pierwszej piątce najbardziej pokręconych rzeczy a propos mnie. Czy jest chodzi taka o... szansa. Nie, Misiarz, to jest proste. Proste jak budowa cepa. Dokładnie. To, Miki, ja ci teraz powiem, to nie jest dron. Jest to działko mrożące. Nie jest to dron. Aniu, przepraszam, mam ważne pytanie. A czy to działko mrozi krew w żyłach? Tak, Miki, tak. Wow. Dokładnie tak. Aż mi w gardę zaschło. Tutaj przyszedł pan napierdolić za słabe żarty. O Jezu, znowu mnie wzięli w ten, w kleszcze. Dobra, uciekam stąd. Idą z dwóch stron. Wiem. Może się właśnie warto wycofać troszeczkę na z góry no, upatrzone. Myślę, że trzeba. Skoro oni idą z dwóch stron, to może być dobry pomysł. Gdzie się będziemy ten? No tej, w tej pierwszej jaskini chyba, wiesz? I będziemy ganiać dookoła najdalej, paczek. Słuchajcie, bo oni wtedy nie przybiegną to wszyscy naraz. W sensie, ja? Tam jest wąskie gardło trochę, więc... Dawaj na pal! Dawno tego nie słyszałam, przyskniłam się. Nie, mi się kłócę. Jeb z piąchy! Piącho, Piryna!
Tylko nie w szczepionkę. A w ogóle właśnie muszę powiedzieć, że właśnie muszę, słuchajcie, coś pochwalić w tym kraju. Mianowicie, siedzimy sobie wczoraj... Param, pam, jest... param, pam. Paweł, kończ streama. Koniec, w ogóle już nie będzie niczego. Bo mi się jakieś jest. Głupoty opowiada. Słuchajcie, siedzimy sobie wczoraj z tatą, oglądamy sobie futbol i tak mówię, że... Aj, w przerwie meczu była reklama programu szczepień tam z pazurą. No i ja mówię, że kurde, zamiast brać celebrytów, to powinni wziąć sportowców, tych youtuberów, ludzi, którzy są popularni wśród młodzieży, nie? Aha. I patrzę, a na mieście są już reklamy ze sportowcami. Jest z jakąś olimpijską biegaczką, jest z reprezentacją siatkarzy. Mam nadzieję, że niedługo będę też z piłkarzami przed Eurobanery, że już jesteśmy zaszczepieni jest i tak dalej. Bardzo, bardzo dużo jest w ogóle tych w ramach tej kampanii materiałów właśnie, jakichś różnych zdjęć, różnych nazwisk. Yep. Więc to no akurat... i bardzo dobrze, nie? Firewall się pyta, czy warto kupić tą grę. Outriders? Warto kupić Game Passa. Tak. Mówi, że pad jest nie dla niego, więc... To nie warto. Chyba, że ma bardzo dobrą ekipę do grania, to wtedy no nie, no już nie będzie grał na pececie, no jak zwierzę, tak? Przepraszam. No, jak można na pececie, fuj. Cyk, jeden jeden mniej follow. Jeszcze z własnej woli na pececie. Na Twitterze Igi Świątek antyszczepionkowe szambo wybiło, nawet tam nie wchodziłem. No i pięknie, sprawdzać po tym, sprawdzać, słuchajcie, po, jak one się nazywają, po IP, przyjeżdżać do tych ludzi, w ryja i od razu będzie spokojniej. Taką, nie, taką sorry. Ten, tak jak się oznacza byki w Stanach, taką gorącą podkowę i na czoło, nie? Z napisem nieszczepion. Znaczy, ja nie przepraszam, jeśli ktoś nie ma ewidentnego nielewego papieru, że nie może, to ja totalnie nie mam żadnych skrupułów. A to nie, to w ogóle to nawet nie zaczynam dyskusji, bo są osoby, które nie mogą się szczepić. Dokładnie. I mają konkretny medyczny powód, to tak. No to ty mówię, nie? Ale wiesz, też niestety już słyszałem o lewych zaświadczeniach, że niektórzy lekarze... A to tak. Mam nadzieję, że jakby nie znam takich, ale że są gotowi wystawić lewe zaświadczenia, bo sami są antyszczepionkowcami, nie? No. Lekarz antyszczepionkowiec, to jest dla mnie tak, jest tam powiedzmy 5% się nie zaszczepiło, z czego no część to wiadomo, są właśnie lekarze, którzy sami mają schorzenia, ale część to niestety są lekarze antyszczepionkowcy, co jest abstrakcją, nie? I pielęgniarki antyszczepionkowcy. Znaczy ja wam powiem, że na przełomie ostatniego tygodnia zdarzyło mi się odobserwować w social mediach kilka osób właśnie, które takie farmazony opowiadały, bo to wiecie, oj, nie jest kwestia prowadzenia jakiejś dyskusji i zadawania pytań, tylko kwestia po prostu podawania dalej filmików z żółtymi napisami z YouTube'a. O jest. I po prostu stwierdziłam, że nie. Kiko się na was obraził. Dlaczego? Co, jestem też szczepionkowcem? Nie, bo gra na PC-cie, a go poniżyliście. Kiko, ja i tak cię kocham, no masz małego minusa po prostu. Znaczy, no dobra, no nie każdy. Znaczy minusa małego, małego, nie? W sensie. Ja nie przejmuję. Każdy gra na tym, na czym chce. Nie, no wiadomo, my sobie tak żartujemy. Ja nie, nieprawda, nie żartujecie. Po prostu my jesteśmy biedakami, nie stać nas na gamingowego peceta za 10 tysięcy. Nie stać nas na dobrego gamingowego peceta i po prostu sobie kompensujemy, nie? Dokładnie. Śmiejemy się z ludzi, którzy grają na pececie. Nawet na Game Passa nas ledwo stać. Dokładnie, znaczy wiesz to kogo stać, my z Pawłem mamy Pitego za złotówkę, nie? Fajnie, ja musiałam do niego zapłacić normalnie. Znaczy nie, przepraszam, za złe wideo słynna historia, nie będę się powtarzał. To co? No na żywe wideo żeśmy wbili z tego Game Passa na 2 lata do przodu. A, okej. Okay. Żywe wideo to jest takie francuskie gry online i mieli konkurs. Przepraszam, czat, bo połowa już to słyszała. Mieli konkurs, że rozdawali kody na Game Passa na 30 dni, które miały być tylko dla nowych i się nie stakować. Okazało się, że były dla wszystkich i się stakowały. O, wspaniale. To najlepsza opcja. Korzystałabym. Więc właśnie wtedy jest pamiętam... Tych potworów, bez kitu. O, i tak was czeka karny rysunek kiedyś. Ale to już nie dzisiaj, bo nadgarstek mnie boli. Nie dziwię się, Kiko, dzisiaj już wystarczająco dużo rysowałeś. Czy tam jeszcze są potwory? Nie, Kiko jest naszym bohaterem. Dzisiejszy rysunek po prostu... Tak. Z tym... Wszystkie dzisiejsze rysunki są mistrzowskie. To prawda. Nie widziałam, muszę nadrobić, ale wiecie, Mass Effect. Znaczy, jeden jest na Twitterku na pewno. Ten taki z rekinem, z kowalem, ze mną, w rogu. A to był z segmentu właśnie ten. Ale jeszcze Kiko rano w ogóle przyszedł. Był od 8 i rysował. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że byłem rano przez 20 minut, bo się kąpaliście ze mną, nie? To. O boj.
To może dobrze, że mnie nie było rano. No, iPady są wodoodporne, nie? Skrzyneczka. Skrzyneczka! Tak jak była ta piosenka Stokrotka, to będzie skrzyneczka. Co? No była piosenka Stokrotka. No tam, no nie będę nucił. Nie, nie nuć. Czy czat kojarzy piosenkę Stokrotka? O, T-Love, dokładnie, dziękuję, no. No dobra. Znajdź Seta w skażonej strefie. No i tutaj już mam rozpocznij polowanie jakieś. O, łowca królowa składu rudy. Kurwa, czy to jest jakaś, rudy, nie? Czy to jest jakaś ten, czy to jest jakaś pani, która władała rodzinną miejscowością Atka, czy co? Tak, a o co chodzi? A, no jak to o co? To co zawsze. No dobrze. A słyszeliście najlepszy tekst dzisiejszego dnia, który padł od Maślany? Kryzys streamu średniego. Po prostu uwielbiam to stream. To jest tak dobre na tylu poziomach, że aż sobie zapisałem. Dobre, faktycznie. Nawet ten tekst piosenki Stokrotka by się zgadzał dla Miśka. Poddaję się, nie mówię więcej już. Naprawdę nie kojarzysz tej piosenki, Psaweł? Nie. Oddaję się, nie mówię więcej. Nie, wiesz co, jednak pamiętam. No, ona taka fajna jest. Nie zesraj się. Nie mogę, miałem na tylko 15 minut. Musiałem wybierać, czy obiad, czy... Czy sranie. Ej, ale to słuchajcie, jak się uśmiałam, bo oczywiście gdzieś tam w internecie pojawił się tekst. Jakaś kobieta napisała na jakiejś grupie, słuchajcie, mam problem z wypróżnianiem. Czy to możliwe, że koleżanka w pracy przekleła mnie, mówiąc nie zesraj się. Wow. Bez kitu, tak, no tak było. To tak jak kontynuując temat, antymaseczkowcy w Stanach powiedzieli, że teraz będą nosić maseczki, bo ich zaszczepieni tak, zarażą. Zarażą, tak, bo... Wiesz co, to w sumie chciałbym, żeby to, ta moda przyszła do nas, nie? To nie. Pierdolę. Ale czy wiecie, jaki to jest poziom zjebania umysłowego, że robisz dokładnie odwrotną rzecz od tego, co trzeba robić? No cóż. Po prostu... I to jakby jeszcze w reakcji na jedną rzecz, potem robisz drugą odwrotną. O, Maślana zna piosenkę, którą ja znam, ten Stokrotka rosła polna. No to też wszyscy znają, bo to jest harcerska piosenka. No to ja znam. Siema niepozorny. Oj, ile dzisiaj o ciebie było pytań. Co tu się działo, jak wszyscy chcieli wiedzieć, gdzie jesteś. Ja przepraszam, ale jak powiedziałeś niepozorny, to nie, przez chwilę nie pomyślałem, że chodzi o użytkownika niepozorny, tylko że chodzi o... Że co? No, że chodzi o to, co zawsze, no, że niepozorny. Dla mnie inni byli lepsi. Ci, co się zesrali, że paliwa zabraknie, tankowali w reklamówki paliwo. What? Jezu, co? W sensie, co? Ci sami, co kupowali tonę ryżu, czy to jest jeszcze jakaś inny case? Dobra, ale żeby tankować w ten... Tego nie słyszałem w reklamówki paliwo. To przede wszystkim nie powinni im na to pozwolić na stacji, żeby siatki tankować. Jo, bo to jest niebezpieczne. Chyba no nie, dobra. Nawet nie będę komentować, bo to już mój mózg nie ogarnia. Znaczy pytanie, czy to nie jest jakiś Urban Legend, no. Leżę. Dobrze. A. To ja się powstanę, bo widzę, że Jania też leży. Ja już idę do was. Wiesz co, ale tam dużo typów i typy walomele. Turli, turli. Turli, turli. Turli, turli. O Jezu, jaka stado, ja pierdzielę. Faktycznie jak w Rudzie Śląskiej. Nie podniosę, bo jest ich za dużo tutaj. Ale czekaj, ja ich teraz zblokuję i teraz biegnę. Może zdążę. Kurde, no przez ostatniej sekundzie mnie smyrnął. Dobra, weź go za chwilę, zaabsorbuj psa do tego wielkiego. Staram się. Dziękuję. Udało się, żyję. Napal! A, ładnie!
Alfa Perofino. Kurwa, gin. To jest chwila przerwy, nie? Jeszcze lecę. Czemu? Nie wiem, coś się stało, że wyleciał ten, muzyka maślany? Coś przegapiłem na wyścigu? Norris jest trzeci. O, bardzo dobrze, Norris jest trzeci. Ricardo 13. A ja tu muszę strzelać jeszcze w międzyczasie, dobra. Teraz zadam ci, Psaweł, głupie pytanie, bo to jest dopiero, to jest pierwszy wyścig sezonu? Pierwszy. Nie no, co ty? To kiedy się zaczął sezon? Miesiąc temu, dwa? Ty, ale to... A kiedy wychodzi gra? Za miesiąc. Jezu, dlaczego tak późno w tym roku? A dobra, tak, wiem dlaczego. Zawsze tak wychodziła późno. W zeszłym roku no wychodziła na czas, ale dlatego, że sezon był popieprzony. Że COVID, no tak. Bo racja. Przyszedł ten nietoperz i powiedział nie. No, no. Nietoperz powiedział nie. Czy to był Batman? Czy w ogóle Ania jest z nami? Bo jest zaskakująco cicho. I też co chwila ginie. I nie strzela, stoi w miejscu, nie strzela, więc... Znaczy teraz to umarła, więc... Nie strzelała, stała ten... Czy gdzieś coś może pisała? Ją wywaliło z internetów. Wiesz co, poczekaj, zróbmy tą walkę, bo nam nieźle idzie i wtedy ją spróbujemy przywrócić, bo może po prostu jej z serwera ją wywaliło. Ale, albo jednocześnie z live'a, bo nie ma... nie słychać też jej. Czy czat słyszy Anię? Nie. Nie, bo ja bym słyszał, bo ja dostaję pełne źródło to, co jest ten. A, jojo. Czy ty leżysz? No już się podniosłem, bo tu za dużo się dzieje, żeby... No, żeby teraz właśnie chciałem tu powiedzieć, że podnieś się, misiu, bo... A Ania zniknęła, więc chyba... Tak, Ania wywaliło z drużyny w ogóle. Więc chyba ma awarię... Ania ma problem. Awarię... Tak, napisała Ania, że Ania ma problem. RIP Ania. Wyjebała mi się konsola. O, okej. No, oj, to aż tak grubo. Czy ty nie żyjesz? Ty nie żyjesz? Ja nie żyję, nie mogę się już podnieść. Ten flet mnie zachwyca. Okej, okay, fajnie jest na czacie, fajnie. That's what she said. Jezu, to jest z Ameryki ta historia o tankowaniu w reklamówki, nie z Polski. To wiele wyjaśnia. Okej, okay, nie, no to spoko. To nie, to nie mam pytań, to nie, tak. To jest dzień jak codzień. Myślę, że oni nie potrzebują tam takich wymówek, żeby tankować paliwo w reklamówki. Ja się nie zdziwię, jak tam niektórzy ludzie po prostu piją to paliwo. No myślę, że też. Czemu nie? Jest płynne, nie? Słuchaj, no petrol hedzi, to może dosłownie to biorą, no. Ej. Ale dostaję w banie. Dostaję w banie. Chyba weszła. Halo. Siema. Czy mnie słychać? Słuchajcie, stała się rzecz, która mi się jeszcze nigdy nie wydarzyła, bo miałam takiego glitcha w grze, że zaczęła mi się postać obracać wokół własnej osi w grze. Padł mi się w ogóle, coś się, nie wiem czy to się z padem coś stało, szczerze mówiąc, bo podpiąłam drugiego pada i drugi działał tak samo. Nie mogłam wyłączyć konsoli w ogóle. Wow. Ja nawet nagrałam filmik, jak to wyglądało, potem wam pokażę, bo było to całkiem niezłe. Ale już jestem, już odpalam grę z powrotem. Right round, baby, right round. Dokładnie tak. Było to dziwne, jeszcze mi się to nie wydarzyło. Wow, co to za typ? Przepraszam. Tak, tak było. Takiego jeszcze nie widziałem. A, on jest zielony! Boże. Mi się chyba za dużo grał w tego Mass Effecta już. Mi się chyba za mało grał po prostu. A to nie, też, mi się, to też. Tak. Mi się cały weekend był u rodziców, nie grał w ogóle w gry, socjalizował się z rodziną, z rodzicami. Uj. I tak to mu pomogło, że mówi do siebie w trzeciej osobie. Dokładnie. Znaczy wiecie, jak Misiek ten... co Misiek? Jak Misiek poszedł wczoraj do tego, do odwiedzić chrześniaka, jak się pochwalił, że jedzie na wczasy, to zamiast się bawić z dzieckiem, to siedział z kuzynką. I szukał wczasów, nie? Bo oni też uznali, że skoro oni też już zaszczepieni, to oni też, skoro Misiek jedzie, to oni też muszą jechać na wczasy, nie? Misiek, zaproś mnie do gry, już, potem będziesz jechał na wczasy. Już cię... Aniu, ciężko się szczela i wysyła zapro, no. Dobra, to ja ją zaproszę. Już wysłałem. Już mnie zaprosił, już dołączam.
To i poza tym mi się party joining failure, więc jakby... Aha! Zrób to jeszcze raz. Znaczy wiesz co, poczekaj, bo mnie królowa Rudy teraz dojeżdża, nie chodzi czekaj, o żadną... ja spróbuję, bo mogę do Pawła dołączyć. Nope. Może... Spróbuj wejść na Pawła. Zabiło mnie. Czy ty umierasz, Paweł? Tak, tak. I to tak nagle nawet nie zdążyłem powiedzieć. Nie dobra. To poczekaj, Aniu, ja podniosę Pawła, bo jak będę się podnosił, to mnie królowa Rudy zajebie. Misiek, powiedz Miśkowi, by wysłał zapro do gry. Misiek jest na głodzie. Ja poczekam, ja mam czas. Już wysyłam. Nie spieszy mi się. A ty masz sama na mnie wejść? Nie mogę, bo jesteś ukryty cały czas. Mikołaj nie zawsze to działa, wiesz? Jezu, Sawę! A ty jesteś cały czas ukryty, więc na ciebie tak wcale łatwo nie wejść. Jestem właśnie ukryty jak ten, jak... O dobra, nieważne. No właśnie, jak? Nie, Misiek, nie. Nie, bo żeśmy rozmawiali na streamie z Madzią, właśnie była rozmowa, że istnieją o tym, że, o tym, że istnieją wklęsłe sutki, nie? Tak, istnieją, to istnieją, prawda. Istnieją, to prawda. I co w związku z tym? No istnieją, no że po prostu. Niewidoczne są. Znaczy, nie no. Jak Misiek na live'ie. A nie niewidoczne. Czy teraz wchodzisz, Aniu? Nie. A zaprosiłeś mnie? Tak. Umiera. Okej, dobra, zaprosiłeś mnie, próbuję. Nie widzę wiem, czy psawełku. Wiesz, czy mogę w trakcie, może po prostu muszę poczekać. Tak, aż zabijemy musicie... królową Rudy. No, tak. Bez sensu. To jeszcze ja cię spróbuję zaprosić, bo stanąłem sobie kawałek dalej. Zobaczymy. Nie, wiesz co, twoje party też było zamknięte. Podejrzewam, że chodzi o to po prostu, że w trakcie walki z bossem nie można nikogo doprosić. Tak może być, bo mamy już tylko całą tą królową Rudy. Więc napieprzajcie królową Rudy, a ja dołączę potem. Poczekam sobie i popatrzę na... Graj ze znajomymi. Weź poodpowiadaj czatowi, jak możesz. Wyślij zaproszenie. Cześć, bo Paweł wysłał mi zapro. Dzięki, dzięki za zapro. Za zapro. Nie, nie mogę. Nie. No dobra, to wejdę na ten czat, zobaczę co tam się dzieje na tym ale czacie. Ale spoko, ona ma niewiele już życia i nie mówię o Ani, tylko o królowej Rudy. Hehehe. Co tam na tym czacie? Właśnie, a dlaczego jest. Ja go nie szeruję u siebie? Co za bezsens. Co, pokonaliście? Tak. A jest. Jeszcze tylko mobków i zebrać loot i możemy wyjść stąd. Dziękuję za hościka. O nie, ale to ja nie dostanę itemku. No, no ja dostałem ten. Komrze no zabójcy sens, chyba, czy coś takiego. Itemki. Co? To nie nasza wina, Aniu. Byśmy chcieli ci dać itemki. No nawet nie możemy. No ja wiem, że byście chcieli, no ale takie życie. No nie można mieć wszystkiego. Hmm. O, Prez przyszedł. Prez ma Twitcha? O, Prez przyszedł. Holy crap. Cześć, Prez. Siema, pewnie Prez. Dlatego, że dostał ten, dostał powiadomienie, że Ania streamuje. A, okej. Okay. Pewnie dlatego, że się dowiedział, że o nim mówiliśmy. I dokładnie. Go pozdrawialiśmy, z pełnym szacunkiem go pozdrawialiśmy. Lando zdublował tak Ricardo? O, Jesus. Dobra, Pawełku, weź się teleportuj, gdzie trzeba, bo ja jak zwykle nie wiem, weź gdzie się trzeba. Mnie zaproście do tej gry. No, jak stąd wyjdziemy, to będziemy mogli cię z powrotem doprosić, ja tak? Twierdzę, bo ja że stoję już w moim, mojej pięknej, no ja żółtej kurtce i czekam. Klikłem cię, Aniu. Też odklikam klikłem. Się wam zaraz. Czekam w mojej pięknej, żółtej kurtce. Uwaga. Kurtka taka piękna, WoW. Nie da się z jakiegoś powodu. Nie da się, dobra, no to wyruszamy w podróż. Czekajcie, może ja zresetuję grę jeszcze raz, wiecie? Bo może, nie wiem. Idziemy do obozu. Potwierdź. Nie mogę, bo teraz jak kliknę B, to jednocześnie zrobię anuluj i zamknij zaproszenie Ani, więc musimy poczekać te 7 sekund. Nie zrozumiałem, ale zgadzam się z tobą. Czy komuś pizza przyjechała? Stęskniłem się za głosem co? No słyszałem taki dźwięk jak domofon. No to domofon, Ania przyszła z psami. A, okej. Okay. Dobra, no ja włączam grę jeszcze raz. Ponieważ nie zatwierdziłeś, to ja nie mogę sam wyruszyć, czy my już jesteśmy w tej strefie. Nie, już poczekajcie, nie. Ja włączam dobra. Jeszcze raz grę. To ty teraz, Pawełku, kliknij jeszcze raz, gdzie chcemy pojechać. Przepraszam cię najmocniej. Czekaj, bo ja pogubiłem się. Camp. Co tam się stało? Zgniatanie butelek. Wszedłem w dobrym momencie, jak wchodzicie w siebie. No tak, no to no. Jakby to jest ale standard. Ale Prez się stęsknił za moim głosem. Ojejku, jak mi miło. No. No. So cute. Kiot, kiot. Dobrze.
Restock. I teraz, Aniu, na pewno możesz wejść już. Jeszcze raz ci kliknę. Tak, gra mi się uruchamia, zaraz będę. Dobra. Ale wiecie, ja tak myślę, że za długo po prostu nic się nam nie wywalało i musiał nadejść ten moment. Szkoda, dokładnie, że padło na mnie tym razem, no ale... Przyszedł pan Square Enix i nam wywalił grę. Tak, przyszedł pan Square Enix i nam grę wywalił. No za to, tak, że to nie jest. Pozwalacie dzięki kupować jej na PC-cie. Demy. Znaczy nie no, jak ktoś bardzo ma potrzebę, to trudno, no. To niech se kupi. Dokładnie. Jakby... Nie będziemy zabraniać. Możemy tylko odradzić, ale nie będziemy zabraniać. Psaweł, gdzie mogę wybrać zamówienie pizzy dla widza? To było w sobotę. Zamówienie pizzy dla widza? Adek mówił, że będą. A to ja nie wiem, gdzie Adek dzisiaj streamuje. Gdzie to się płaci pieniądze, żeby Psaweł był w baseniku? O! Widzę, że Press ma dzisiaj bardzo dobry dzień. Myślałem, że tęsknił tylko za moim głosem, ale wychodzi na to, że nie tylko. Przychodzi o basen? Dobra, zapraszaj mnie, Misiek. Już mogę. Aniu, już cię trzy razy zaprosiłem. Ale mi nie wyskoczyło powiadomio. Daj mi jeszcze jedno. Poszło. Dobra, o jest, przyszło, dobra. Enter. Dołącz, Tempadzido. O, party joining failure. Cudownie, no nie mów mi, że masz tego błęda, Jezu, ten błąd co ja miałem. Mam tego błęda, tak. I nie mogę dołączyć też do Pawła, bo party is closed. Więc nie wiem, jak wy to robicie. Dobra, Paweł, próbuję przez twoją zaproszkę jeszcze. Weź spróbuj, a jak nie, to wyjdziemy, bo teraz jesteśmy w bazie. To po prostu wyłączę grę i jeszcze założę nową party drużynę. Party joining albo... failure. Yes. Aniu! To słuchaj, to wiesz co zrobimy, Psaweł? Chodź, wyjdziemy z gry obaj i Ania, tak. zacznij grę u siebie, Aniu, i my wejdziemy na ciebie. Dobrze, to czekam. No już poszedłem. No ja czekam, no to opowiedzcie, co tam u was, no. To ja sobie patrzę, Verstappen pierwszy, Sainz drugi, pięknie, Norris trzeci. Ale bym chciał, żeby takie podium się utrzymało, ale by było fajne podium. Ale bym cieszył koparkę, jakby... Czy ja dobrze kojarzę, że Sainz to jest syn tamtego Sainza? Tak. Nice. Ale Sainz senior się dalej ściga, chciałbym tak powiedzieć. No wiem, to też jest niesamowite. No. Powiedzcie mi, jak czytacie, żebym mógł pochodzić do tego. Przecież stary Sainz to był, jakby startował z Colinem, który już ile, 20 lat prawie nie żyje. No, prawda. No i teraz, Aniu, dodaj nam zapro. Dobra, Pawłowi wysłałam już zapro. Znaczy wyślij po prostu przez party nasze najlepiej, take to game. To wtedy będzie szło. Tak, masz recht. Już to uczynię. Recht. Masz recht. Proszę bez spoilerów, jeżeli chodzi o rozgrywkę, bo ja jeszcze nie słyszałem historii kradzieży pieniędzy Prezowi, także... Ja chcę się dowiedzieć, także no spoilers. Wysłałam zaproszki. Jakich pieniędzy Prezowi? A słuchałeś rozgrywki? Nowej nie. No to zamknij, to musisz posłuchać. O, jak szanuję. To zamknij. O, Misiek dołączył. Dołączył nawet. Misiek, jaki masz hełm szturmowca? A no, bez kitu. Rozgrywki. Może to jest cross promotion z Electronic Arts. Może. Może i tak być. O, Sick Addict też jeszcze nie słuchał, no także bez spoilerów. Nie, ja jestem do tyłu niestety i to jestem to do wiemy, tyłu chyba półtora odcinka. Nie zesraj się! O nie, bo nie teraz nie będę mógł. Nie rzucaj na niego klątwy. O, dobra, jest Psaweł. No to startuj, Aniu. Daję continue game. Yes! Yes! My smacznego! Babe. Dziękuję. Smacznego. Ja se ten, jogurcik se otworzyłem. Skyra? To tego, którego Adek nie dodał rano na gotowaniu? Nie, zwykły jogurcik taki z owocami. Tylko, że bio. Powiedzcie na żywo, to że ja Paweł nie będę Odton mówić, Siwek że... jest super. Ale ja wiem, kto Paweł, to jest Paweł Odton Siwek jest super. Jest super i uważam, że jest super. Nie, Odton jest zajebisty. W sensie jedna z tych osób, z którą bym się napił alkoholu, ponieważ dawno tego nie robiłem. O, jak ja bym miał wymieniać osoby, z którymi się alkoholu czy my znowu jesteśmy w tej samej misji? Może dlatego, że ja jej nie zrobiłam z wami w całości. Pięknie, dobra, zrobimy. Spoko. Dostaniesz teraz akurat itemki i skończy się stream.
Dokładnie. Te itemki. I zabijemy królową Rudy, czy tam królową Rudy. Dobrze, bo muszę iść grać w Mass Effecta. A ja będę musiał się 4 godziny teraz ścigać. A ja będę musiał oglądać, jak Arsenal daje mi nadzieję, że wyprzeci Tottenham, po czym tego nie zrobi i to jest, zakończy sezon Ligi Angielskiej, nie? Misiek, możesz po prostu iść grać w Mass Effecta, wiesz? Po pierwsze nie, a po drugie nie. Co, słuchaj, jakby... Ty będziesz odpowiedzialny za swoje błędy życiowe, nie ja. Dokładnie. A tak serio, to ja nie, ja zagram w tego Mass Effecta. Ja mam plan, jak skończę teraz embargo, to jest jedna z gier, którą najprawdopodobniej zacznę, nie? Okej. Okay. A kto wydał embargo? Embracer! Ej, i koniec, ty. Jakby to coś się chyba zgliczowało, bo to jest koniec już wrogów. No. A przecież to... Aha. Może nie, no tam jeszcze coś idzie stamtąd. O, idzie, o, dobra. Idzie, dobrze. Musieli się obudzić. Nie myśl se, że to tak, tak, dokładnie. Mieli drzemkę. Idzie pod Beskidzie. Mieli po prostu drzemkę. O Jezu. Przepraszam, no, to nieprawda, że ten chomik umarł, on tylko ma drzemkę. Przepraszam. Jaki chomik? Oj, misiek. No tak jak się dzieciom mówiło, żeby dzieci się nie zdramatyzowały, no. Że chomik umarł. Albo że pojechał na farmę. Albo że chomik pojechał na farmę, no. U mnie w domu nie było litości. Jak chomik umarł, to umarł. Koniec. Nie było ściemy. Ale nie było takiego jak ten, jak ze sketchem z martwą papugą, nie? O Boże. Nie znam chyba sketchu z martwą papugą. No, Monty Python. A, Jezu, okej, okay, bo nie wiem dlaczego zaczęłam myśleć, że to pewnie jakiś polski sketch jakiegoś polskiego kabaretu, nie. Którego nie przepraszam, znam. Przepraszam, Kikoshima mówi, że wszystkie liski, co leżą przy drogach, są zmęczone. O Jezu, jakie to było straszne. Ja akceptuję tylko jeden polski kabaret, ale to głównie dlatego, że jest moim klientem. Czy jest twoim klientem? Tak. A, no właśnie. A, to widzisz, to tej historii nie znam, to ciekawe. Znasz. Tylko po prostu nie czytasz, co pisze na czacie. Ła. To nie pierwszy raz, kiedy mi się nie czyta tego, co się pisze na czacie. We Wrocławiu, który się teraz otwiera. Jutro. A Jezu, dobra. No właśnie. Faktycznie. O, ten skubany rozwalił moją rakietnicę. Wake up, Polly! Dokładnie tak, Jezu, uwielbiam ten sketch. Jest taki brutalny, ale po prostu, no... Bardzo, bardzo życiowy. Ale uwielbiam ten... Polly! Nie, Monty Pythoni są absolutnie genialni. W sensie, to jak oni przełamywali tabu, jeszcze w telewizji publicznej przecież oni to robili, nie? To była pieprzone BBC. No. Ja się nawet ostatnio zastanawiałam w sobie, jeżeli Watchu nie zrobić filmów i ulubionych sketchy. No szczególnie, ale że jest na ten cyrk, jest na Netflixie, nie? Jest też chyba jest, ten, no. Żywot Briana chyba jest. Żywot Briana, na... jest. Tak, Żywot Briana jest. Żywot Briana jest tak dobry. Ja kiedyś w ogóle, słuchajcie, to jest szacuneczek, bo miałem kiedyś współlokatora, który był bardzo, bardzo i tak uczciwie katolikiem, do tego stopnia, że spotykał się w życiu z jedną dziewczyną, wziął z nią ślub i zaraz mają tam już dwójkę dzieci, nie? Jakby ciekawe, on co jest... to ma wspólnego z Monty Pythonem. Zaraz się dowiemy. I właśnie z nim po raz pierwszy oglądałem Żywot Briana i chłopak miał tak duży dystans jakby do swojej religii, że miał większą bekę na tym filmie jeszcze niż ja, nie? No i tak jest najbardziej zdrowe podejście, no. I za to go szanuję w cholerę, tak, dlatego no. Do dzisiaj jesteśmy kolegami. O to chodzi w tym wszystkim, żeby mieć jak nie dystans. Masz dystansu w tym kraju, to nie przeżyjesz, niestety. A to swoją drogą. No, ja tak zazwyczaj 2,5 metra. Co najmniej. To zdrowo. Co najmniej, no. Tak zdrowo, no. O Jezu, to tak kabaret jak dzisiaj byłem... Kabaret pod Wirwigroszem? Nie ten kabaret, ale możecie zgadywać dalej, o jaki kabaret chodzi. I tak nie zgadniecie, chciałeś powiedzieć, tak? Nie. Może ile tu jest potworów? Dlaczego ich tu tyle jest? To jest znany polski kabaret, więc spokojnie możecie zgadywać. A nie Mrumru? Nie. To nie znam. To nie było dla dzieci, tylko od dzieci, które próbowały je ruchać. O, widzę, że prez dzisiaj też jest kabaret w dobrej formie. Kabaret sketchów męczących? Nie, Maślana zgadła. Proszę bardzo, bardzo szybko. Neonówka. O, popatrz. Ja bardzo lubię właśnie a propos kabaretów, to jako, że właśnie niestety duża część naszych kabaretów to jest po prostu mało śmieszna. Prawda. A moja mamcia niestety bardzo lubi kabarety, lubi też politykę. To są dwie rzeczy, które ja najbardziej nie lubię w telewizji, więc jak przynajmniej mamę, proszę mamo... Czekaj, ty nie lubisz polityki? Ja nie lubię oglądać polityki w telewizji. Aha, okej. Okay. Nie lubię TVN24.
Ty wolisz oglądać ten posiedzenia Sejmu przez VOD, rozumiem. Tak na VHS-ie. I generalnie jak jestem w domu i mówię do mamy, mamciu, weź już wyłącz te TVN24, to wiecie co ona włącza? Polsat Comedy, czy tam jak to się nazywa, i tam ciągle lecą polskie kabarety. Może to jest TVN coś takiego jak Polsat Comedy? TVP Info. O nie. Ktoś musi mnie wskrzesić, słuchajcie. Turlam się. Tu, a gdzie ty jesteś? Ja do niej idę. A, poczekaj, bo ja się turlałem w tą stronę. Leżę. To się zdarza, jakby. Kurde! Dopadł mnie boss tam, poczekaj. Nieprawda, bo boss jest tuż nigdzie, obok mnie. Nie boss, taki faktycznie, taki tam trochę większy gównołak. Czekam, nigdzie się nie wybieram nawet. Haha, bo jestem martwa. Bo jestem martwa. Ale się pięknie rozpadł nade mną. Tak, ale to jest, to jak właśnie są te animacje mięsa, to jest mniej więcej tak jak mięso. W tych... Jo, to jest tak jak w Gearsach mniej więcej. Ja uwielbiam zawsze jak się wrogowie rozpadają w Gearsach, bo to jest tak turbo karykaturalne, ale tak satysfakcjonujące. Tak. Kurde, ej, zginęłam znowu. Co za bezsens. Ja też. Psawełku, chodź tu, bo jesteśmy oboje. Ratuj nas. Idę. Za dużo mówimy, za mało gramy. Idę. Ja niestety już nie mogę się sam wysmyrać, nie wiem jak Ania. O, ja zaraz też nie mogę zginę. Już. Zdążę? Nie rób tego, Paweł. Nie gin. God damn it, nie zdążyłem. A nie, jednak. Przepraszam. Bo już było tak na krawędzi. Myślałem, jest ważne pytanie, czy Ania udaje Liska? Aniu, czy jesteś w stanie udawać Liska? Jak? Co? To? No bo pytanie padło z czatu, czy Ania udaje Liska, no. Ale a propos czego, bo nie rozumiem. Nie mam żadnego pojęcia. Ja dzisiaj mam problem z rozumieniem rzeczy, więc ja, ale ja też tego nie rozumiem. Dużymi tak, literami. Ania jest zmęczona i udaje Liska. A w tym sensie, no bo chodziło o to, że ten Lisek przy drodze jest zmęczony. O matko, dobra, nie strzeliłem tego. To był tak głęboki żart. Dzięki Jaksiu za followa. To był żart, tak, który trzeba było dobrze przemyśleć, żeby go zrozumieć. Ja dopiero teraz wpadłem na pomysł, że jak wpada follow, to powinien być ten, zamiast pieska, zdjęcie Fenkuła. Ale jestem o, dziki. Totalnie. No. Fenkuł powinien dlaczego być. Dlaczego Fenkuła akurat? No bo... Albo piesek z Fenkułem. Albo piesek... Chyba Neri poproszę, żeby mi narysowała pieska z Fenkułem. Totalnie. No bo to jest Fenkuł. Albo lepiej. Fenkuł. Fenkuł, takie... To jest mój najbardziej hermetyczny, głupi żart, którego nikt nie rozumie, a ja mam polewkę z tego. Jezu, jak Paweł mi pierwszy raz wrzucił tego Fenkuła, to ja po prostu myślałem, że skisnę, o co mu chodzi, jak mi tłumaczył. Rozumiem, że się nie dowiemy, o co chodzi, więc... No nie powiedziałem! Takiego... No powiedział przed chwilą! Thank you! Okay. Więc zamiast ja pisać ludziom thank you, to wysyłam im zdjęcie Fenkuła i tak... Myślałam, że to jakieś... Okay. To jest nie, tak to... chujowy żart, nawet jak go wytłumaczysz, to ludzie nie wierzą! Trochę tak. Nie trochę tak. Kisnę po prostu, kisnę. No i tak jest życie ze mną właśnie. Życie jest Nobelą. Tak, Nobelom. Cały czas kiśniesz. A wiecie w ogóle, ja nie wiedziałem o tym, a wiecie, że wiecie. W takich serialach jak Klan, to tam jest taki super budżet, że aktorzy przychodzą we własnych ubraniach na plan? Nie jestem zaskoczona. Ale to w czyichś ubraniach mają przychodzić? Drugi ważny kabaret w moim życiu to... A wiecie, no taki. No tak. A wiecie? No, okej. Okay. Tak. Okay. To są dwa kabarety, które toleruję, polskie. Które jestem w stanie oglądać, bo mi dają autentyczny bez żenady jesteś w stanie oglądać. Tak, to są właśnie Nowaki i Neonówka. A tego drugiego nie kojarzę, słuchaj. Nigdy nie widziałem chyba. Muszę nadrobić. Kabaretu Nowaki widziałeś. On tam jest tak charakterystyczna. Nie pamiętam, jak ona miała nazwisko. Pamiętasz, jak ona miała nazwisko? Jak? Borek? Okej, okay. Borek. Ten komentator? Nie ten komentator, proszę. Z kim ja gram, ile to jeszcze? Dobrze, 20 minut. Z kim ja gram, ile to jeszcze? Ej, wybacz, euro się zbliża. I niestety nie chodzi o walutę, ani o wypłatę. A myślałem, że o Eurowizję. O Jezu. To już się skończyło. Ale wiesz, Miki jest opóźniony, to... A to Miki ma dzisiaj Eurowizję dopiero. Znaczy, Pawełku, okay. Pamiętaj, że jest dzisiaj... dzisiaj który? 23. To za jakiś tydzień będzie ci fakturkę podpisywał, nie? Słuchajcie, to chciałbym pozdrowić mojego przyjaciela.
To jest człowiek legenda, to jest najmądrzejszy człowiek, jakiego znam. Jest naprawdę niesamowity. Do rany przyjął. Jarosław Kaczyński, przepraszam. No, są pewne granice, naprawdę. Misiek, to nie było śmieszne. Ale czy ja im przekroczę za fakturkę? Było, ale... Fakturkę za warunki szkodliwe. No spieprzaj, ty tempa dzido stąd, no. Jeszcze 20 minut, wytrzymasz. Znaczy my teraz zabijamy królową i chyba co najwyżej jeszcze sobie podsumujemy, no bo raczej nowej misji nie zrobimy, nie? No myślę, że nie wiem, czy my tak szybko damy radę ją zabić. Tak chuj, na to kładę, bo my damy radę, przepraszam. Wchodzi agresyw Miki, nie ma ten, nie ma to tamto. Dokładnie. Czekajcie, to ja może drona odpalę. No, nie. W sensie tego drona się nie rusza. Tak, tego drona nie jest dronem. A, to spoko. Ale odpalę dobra, go. Ja zobaczę szybko, czy mi wpadło coś lepszego. Nie, nie, ja nie. Ja szybki restock zrobię. Nie, 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 nie. Ej, właśnie, gdzie tu jest restock? Tam w rogu? Gdzie ja stoję. Tam jest restock. A, tam. Właśnie, bo ja mam 47 kul w głównej broni. W głównej broni. Taka gównobroń. Produkowana gównobroń. W Polsce, nie? Oj, nie zaczynajmy tego jest. Tematu. Dobrze. W ogóle widziałem, że mamy jakieś niewykrywalne myśliwce. Dwa kupić tam bombowce, które są w Polsce kompletnie nieprzydatne. Nie mówisz o grze czy o czym? Bo... Nie, ale o no właśnie państwie. O to chodzi, że kupimy dwa niewidzialne bombowce. Nikt ich nie zobaczy, a kasa pójdzie. No dokładnie. Profit. Verstappen pierwszy, Sainz drugi, Norris trzeci dalej. Dobrze, pięknie. Dobrze, dobrze, dobrze. O, siema de Bunkier. Staram się być on fire. Siema de Bunkier. Wchodzę zobaczyć, w co Psaweł gra, a tu Mickey on fire. Masz kijek z kupą? Czad żyje już swoim życiem. Totalnie. To bardzo dobrze, to są zawsze najlepsze momenty, jak tak. Czad zaczyna żyć własnym życiem. Tak. Czy to znaczy, że społeczność jest dzielna, no? Jop. Alfa jako Pedro. Na śmie- A ja mam teraz głupie pytanie do czatu. Czy ktoś skończył tę grę może? A co, chcesz spoilery z fabuły? Nie, jestem ciekaw, który się ma mniej więcej level, jak się kończy. Zależy, ile będziesz farmić. Nie, no tak przeciętnie, no. Ja nawet nie wiem, jaki to jest level ten... limit. O, jest to tak jak niewidzialne respiratory i niewidzialne maseczki. Ja nie zacytuję. Bo żyjemy w niewidzialnym kraju. To dlatego. Jak brak celu w zasięgu? Tu stoję przed nim. Tu stoi on ten cel. Stój, powiedz, nie jesteś. A nie, przepraszam. Nie ten kabaret, Misiek. Nie, ten kabaret. Jogurcik se zjem. O. Jeszcze jeden? Nie no, jeszcze go nie zjadłem całego. To została nam już tylko królowa? Tak. No, to damy jej radę. Raczej, może. Czy to tylko chyba. Tak brzmi, że ty nożem kroisz ten jogurt? Nie, ja po prostu nachylam nie, się on niestety. Nie, kroi go nożem. Nie, wiesz co, po to, żeby sobie nie nakapać na brodę, to się nachylam z słuchawkami i mój mikrofon prawie wchodzi w miseczkę z tym jogurtem. I dlatego, jak biorę łyżką, to go czemu słyszysz ja sobie dość to dobrze. Wyobrażam. Czemu ja sobie to wyobrażam? Myślę, że pół czatu sobie to wyobraża. Myślę, że Miki po to tutaj jest, żeby pół czatu sobie to wyobrażało. I chodzi o jogurcik. O nie, ojej. Znowu te małe gówniaki. Idźcie stąd. Do beczek, co? Co? Idźcie stąd. Umarła. Yep. A co te małe gówniaki jeszcze biegają? Właśnie ja chciałam epicki finisher zrobić, a tutaj biegają gówniaki. No. To chyba ja jak odwiedzam mamę Atka, co? Że co, z gówniakiem? Ha! Tak, że to jeszcze jeden biega. Rzucę mu drona, bo wiem, że Misiek go lubi. Ja dobity Pedro. Nie możemy się aktywować. Rzucam go drona. Dzięki, Aniu.
Dobra, coś teraz pozbieram rzeczy. To Perez jest tak blisko Norrisa? Oh fuck. Nie no, Perez jest we wrzeszczu. Kogoś tam zassało. Nie wiem, jak inaczej to podsumować. O, Perez, Perez napisał, że on skończył level Friendzone 99, jest na koniec. O, to totalnie nasz świat. Story of my life. Lepsze budki znalazłem. O, ty, może ja mam lepsze spodnie. Dobra, to chwila przerwy na rzeczy. I teraz tak... Ale broni lepszej nie mam niż to, co mam. Osiem a nie, jednak mam. Do końca. Tsunoda z najlepszym czasem? What? Coś na głowę lepszego? Ja chcę hełm taki jak mamisiek. Czy Tsunoda tam właśnie się chyba odblokował sobie coś w mózgu? Nie, ogólnie Tsunoda to jest japoński kierowca, który pojawił się w F1 i bardzo fajnie, bo była długa przerwa od tego, jak byli Japończycy w F1 i on strasznie narzekał na tor w Monako, bo tor w Monako jest mega technicznym torem. Tam nie ma zmiłu, tam po prostu, wiesz, nie ma żadnego pobocza, są ściany. I on strasznie narzekał na ten tor, że no jeszcze go nie ogarnia, a teraz jest, zbliża się koniec wyścigu, on ma najlepszy czas okrążenia, więc wow. Okej. Okay. A jest na miejscu 16. Słuchaj, powiem ci tak, Paweł. Chodziłem tymi uliczkami w Monako i widziałem dokładnie te ulice, którymi jest wytyczony ten tor, to tam przejechać 40 na godzinę zwykłym autem to jest problem. Ja właśnie chciałbym strasznie tam kiedyś pojechać tymi uliczkami, tak żeby poczuć ten klimat. Słuchaj, totalnie możemy się kiedyś na, nie wiem, w przyszłe wakacje wybrać na jakiś taki Eurotrip i zahaczyć o Monako, bo Monako jest zajebiste. To może w ogóle zrobić taki Eurotrip i pojechać na kilka różnych torów. O, ja nie mam nic przeciwko. Zacząć od Węgier, a potem pyknąć do Europy Zachodniej. No, i na przykład pojechać na Spa. O, to jest tor spa, w Belgii, tak, ale jakby co. Wiem, wiem, misiu. Ale totalnie można by zrobić Spa w Spa, nie? No bo tam przecież od, jakby to od tego powstała ta nazwa Spa, od właśnie tych uzdrowisk miejscowości Spa. O, już Hamilton go pobił z czasówką. No trudno. Ale Ricardo jest na 12. Kurde, mógłby podskoczyć dwa miejsca, by było fajnie, jakby też byli w punktowanej. Ale kurde, Norris na podium, ale ty się teraz stresuje, bo Perez jest tak blisko za nim. Przepraszam! Ja sobie wyobraziłem, właśnie Prezak stoi tak za nim i tak się skrada. I tak się patrzy. Dokładnie. Wy sobie za dużo nie wyobrażajcie. No, słuchaj, nie widziałem Preza od wakacji zeszłych, to już ledwo pamiętam, jak on wygląda. Od wakacji, ja go nie widziałam, od kiedy byliśmy u niego na urodzinach. Czyli półtora roku. To ja jeszcze dłużej go nie widziałem. Półtora roku. Jak DJ Khalid. Dokładnie. Czy jeszcze w 15 minut próbujemy coś robić? Znaczy ja myślę, że możemy sobie pójść, tylko no nie wiem, czy cokolwiek zrobimy misję, ale pewnie jakiś jeden checkpoint, tak. To, gdzie się wybieramy? Właśnie. Kto wybiera misję? Czy ja mam to zrobić? Tak, bo nikt z nas nie umie. Na pewno nie ja. Ajajajajaj. Ale tam skrobiesz. Tutaj mamy jeszcze do zrobienia coś. W sensie tak, musimy przeszukać tu coś. Melduję, okay, że skończyłem jogurcik, jakby coś. Dobrze, dziękujemy za tą informację. A oblizałeś brodę? Wiesz co? Nie mam nic na brodzie, bo ja mam teraz krótką. O, zobaczymy, czy Perez weźmie Norrisa. Wypluj te słowa. Nie, nie, Kiko, słuchaj, jakbym wylizał miseczkę, to obawiam się, że miałbym całe słuchawki w jogurciku. Dajesz Norris. Słuchajcie, ja nie wiem, co tu się zadziało, aczkolwiek każe mi iść niby na tego travel pointa, ale travel point każe nam być tam, gdzie jesteśmy, więc... Ja, czy ja mam znajdź seta w skażonej strefie, taki no tak, ja też to mam, ale to mam oznaczenie, jakby ono się kończy na tym znaczniku. Na travel pointie, no i trzeba się przeteleportować do skażonej strefy. Poczekaj. Tak to rozumiem. Chociaż ja nie ogarniam w tej grze systemu questów ani ja mapy, w ogóle się więc... Ale my jesteśmy w skażonej strefie, co ty, faktycznie, gówno? Jesteśmy infested... O, jaka fajna lokalizacja. Tu jest infested Oryard, co zakładam, że to jest tak, to jest ta lokalizacja. Tak,
i nie wiem, teraz. Możemy to... pochodzić dookoła i poszukać typa, ale... To może przez te 10 minut... Cześć, Sikardy, trzymaj się. Wyjdź do szczeliny. Ja znalazłem jakieś wejście do szczeliny. Gdzie? Ale w grze? Tak. Okej. Okay. A gdzie ty jesteś, Paweł? Czekaj, w jakiej grze były szczeliny? Nie w Assassinie dwójce by i były szczeliny? Co? No, w sensie nazwa zagadek tych takich śmiesznych, co były w Assassinach starych. To nie nazywało się szczeliny? Nie. Okay. Nie, to były glify. W Dragon Age'u. Glify. W Dragon Age'u były szczeliny. W Dragon Age'u były szczeliny. Tak, wyjście do szczeliny, słuchajcie. No to szczelamy. Idziemy. O, jest... Dokładnie. Ale jest piękna animacja, jak przeskakuje, widzieliście? Mhm. Wow, wspaniała. Ale ja liczyłam, że to będzie jakaś scenka albo coś, a takie tu nie ma zrobił. Jej. No, a tu jest, zobaczcie, tu jest wykrzyknik. Ale wiecie co, myśmy chyba stąd przyszli. Tak. Chcę was martwić. Tak, myśmy stąd przyszli. Ale to, słuchajcie, to możemy zrobić relację z handlowania, bo tu zaraz habaza będzie. Habaza? Bazar chyba powie. A nie, tu jest ta woda, gdzie żeśmy szczerali się ze stworami. O, skrzyneczka. Gdzie? O, tu. Skrzyneczka. A to jest ta, którą żeśmy raz otwierali chyba. Nie, otwórz ją drugi raz. Żeby się jej teraz nie żebym narzekał. O, nawet drugi raz tego samego Marksona FF dostałem, tylko pewnie z innymi statami. Oj, można. Dobra, ten... słuchajcie. Pójdźmy może za tym waypointem i spróbujmy się Teleportować. Czekajcie, jakaś lina jest, widzicie? Tylko się nie da wejść. A, super, zajebista lina. Ej, bez kitu, patrzcie, tutaj każe nam iść, a tam się nie da wejść. A, wiesz co to jest? Bo to jest takie coś, co w dobrze, przepraszam, w lepiej zrobionych grach jest tak, że jak masz powrót z questa, to na górze tam aktywujesz tą linę i ją zrzucasz i ona się dopiero pojawia. A tutaj jest tak, że ona tu jest, ale jak tam się znajdziemy na koniec, to ją klikniemy, ona się pojawia, ona już będzie aktywna w obie strony, nie? Ja mam wykrzyknik na tej... No tam skąd wróciliśmy. Na tych kościach, ale nie mogę nic z tym zrobić, po prostu jest na tym wykrzyknik. Ja też. Dokładnie. Myślę, że to jest ten sam błąd, który sprawił, że Ania nie mogła dołączyć, to teraz postanowił przejść na te zwłoki. To jest tak zwany glitch przechodni. Słuchajcie. Na każdym innym torze Perez by go miał. Czy my chcemy się dowiedzieć, dlaczego na Perez by go miał na innych torach, czy nie? No, po prostu Red Bull jest szybszy od McLarena, ale ten tor jest na tyle techniczny, że Norris ma większe możliwości blokowania go. Szanuję to, że... Area z dupy, chodźcie tu. Słuchaj, szanuję to, Fiamo, że wziąłeś to na serio. No, serio tylko perio. Okej, okay, 8,5... O, jest scenka! Oczywiście Miki zagłosował, żeby ją pominąć, tak? Nie, ja robię cały czas, klikam B, nie? Cały czas. Z uporem maniaka. Słyszymy. Norris ma bardzo wąski tor, dlatego Perez nie może go wziąć. Boże, Kiko, po prostu jesteś darem dla tego świata, naprawdę. Ale taka jest darem prawda. Dla tego świata i dla tego czata. Ale... Dlatego... Oh yeah! Ania nie czuje, gdy rymuje. To akurat było zamierzone. A tu szczelanko teraz jest. Ania czuje, gdy rymuje. Tak, owszem. Zawsze. No chyba, że akurat nie. Tak jak ja, jestem zabawny, chyba że akurat nie jestem. O boj. To nie, Mikołaj, to zawsze jesteś zabawny. To są... Bardzo rzadko nie jesteś zabawny. Tylko no naprawdę chcę ten przelew. God damn it, jeszcze pamiętam. Ojej. Ojej, misiaczku, skończyłem SGH, kapitalizm płynie mi we krwi, no. Oni się tam sztachają kapitalizmem na każdym roku. Dokładnie, wciągamy monety odbyta... Co? O Jezu. Jezu, przestań mi się głosować. Ale to mówisz o rysunkach tego słynnego malarza? Tak, dokładnie. Kloda. Żadnych... Nie no, moneta. No mówię, Kloda. On miał Kloda na imię. Moneta. Ale czekaj, to razem ze sztalugą, czy tak po prostu w urloni?
Tak, razem z Stanugą i razem z skarbami. A wiecie, jakimi pieniędzmi płaci Klot w sklepie za bułki? Monetami! Nie zgadnę tego! Misiek, czy ty nie musisz, nie wiem, jakieś drzemki sobie zrobić, albo ty? No tak biegasz, nie mogę w ciebie wycelować snajperką, frajerze. Final lap. Ludzie, final lap. W sensie w naszej grze, tak, no. To też. A już następny punkt jest wyścig, czy jeszcze coś jest przed wyścigiem waszym? Nie, już następny punkt jest wyścig. Damn, to ja będę musiał... Okularek w płaca 50 zł najlepszego psa. O mój Boże, dziękuję, okularek. O, jak mi miło. Będę musiał na dwa ekrany jechać, kurde. Czemu na dwa ekrany będziesz musiał jechać? No na jednym ty i wyścig, a na drugim Arsenal, ale jak przegrywa walkę z Tottenhamem, może się lubi na dwa ekrany po prostu. Myślałem, że na jednym będziesz miał jedną bramkę, na drugim drugą. A na trzecim ząg. Kiedyś dawno, dawno temu, jak Canal Plus miał licencję na F1, to na satelicie było 30 kanałów związanych z F1 i można było sobie przerzucać się. Fakt, że teraz mamy to samo, tylko że w F1 TV. I też jest to bardzo fajnie rozwiązane, mimo to, że ich apka jest strasznie słaba technicznie. Ale, a jest apka na telewizor, czy musisz... Właśnie nie, nie ma apki na telewizor. Verstappen już przyjechał. To muszę Canal Plusa pochwalić, bo Canal Plus po latach kijowych apek teraz na Android TV ma super apkę. Kto tak strasznie napieprza w te klawisze, że to tak się... To Misiek czy to Paweł? No zgadnij. Pewnie Misiek. Ja w ogóle nie gram, bo ja oglądam teraz, jak Norris jest na podium. W pięknym Wiesz, że przydałoby się, żeby nam, nie wiem, żebyś nam pomógł na przykład? Znaczy, Aniu, i tak nie zrobimy tej misji, bo za 3 minuty kończymy slota, nie? Ale tą jedną może zrobimy, tą jedną teraz zrobimy ją, no. Słuchajcie, jak skończy się stream, to ja zostawię po prostu pada, wy sobie ją dokończcie. Padnie mi lód, znaczy... zawołacie mnie tylko, żebym go zebrał. Znaczy, ja myślę, że Ania to skończy, bo ja muszę wziąć szybki prysznic przed Arsenalem. Ojej, po tym streamie muszę się umyć. Aż takie emocje, aż tak brudny się czujesz. Dokładnie, po tych wszystkich swoich własnych żartach. Ale Beskidy, myślę, że nie zapytamy tego typa, to będzie koniec misji, no, bo to jest lider, więc chyba jest A, tam... no to spoko. To jest lider. Stawiam, że... Follow the Leader był taki album dobry. Quorna. To wtedy, kiedy się skończyła Metallica. Prawie. No wiem. Czy Quorn to chyba nic nie wydał z 15 lat? Mam wrażenie. Czy oni w ogóle jeszcze grają? Tak. Tak? Tak. No. A to ja przepraszam. To ja przepraszam. Ale to w sensie, że można na przykład, znaczy teraz to nie, ale będzie można jeszcze pójść kiedyś na koncert Korna? Myślę, że spokojnie, że na tak. Korn, fakt, że on nie brzmi już tak dokładnie na koncertach, jak brzmiał, jak był dzieckiem, ale wiesz, można. Nie być dzieckiem metalu. Wiesz, skoro Fear Factory jeszcze nagrywa, no to... Ale wy nie wiecie, co to jest Fear Factory. A ja akurat wiem, haha. O, koniec. No i dobra. Zajechaliśmy typu. Ej, ale pięknieśmy dojechali. No. Wspaniale. Końcóweczka streama i końcóweczka misji. Doskonale. Słuchajcie, to Aniu, to my jeszcze na koniec dla psa Wła zaśpiewajmy, czy ty może, ja nie będę się zaśpiewał, pan Samowi stola, streamowy. Ale ładnie wkręcił. Zaśpiewajmy razem, dobrze. Znaczy ty zaśpiewaj. Znaczy ty śpiewaj. Dobrze, ja się poświęcę, dla Pawła się poświęcę, zaśpiewam. Uwaga, 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech no. Nie żyje nam. 100 lat. O! Lód! 100 lat, niech żyje. A kto? Mass Effect! Jeszcze raz, niech żyje nam Paweł, czy tak, no. Ładnie może być? Ładnie nie będzie. Prześlicznie. Dziękuję bardzo. Jest ten Ale to jakaś kapstenka się odpaliła i Misiek widzę ciśnie, żeby ją wyłączyć.
Słuchajcie, to ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną te godzinę. Dziękujemy, ponad... że nas zaprosiłeś. Było nam bardzo miło. No. Nie wiem jak Miśkowi, ale mi było bardzo miło. Tak, spokojnie miło. Możesz wracać do Mass Effecta. Mikołaj może wracać do meczu. Życzę wygranej dla twojego ulubionego zespołu. Pamiętaj, że jesteś niesamowitą osobą i bardzo cię cenię. Także była Ania i był mój przyjaciel, mentor, guru. Życzę ci wygranej Mikołaj. W wyborach, Mikołaj. Do zobaczenia za 15 minut.